Szanowni Państwo, dzień dobry. Dzięki. Po pierwsze, bardzo przepraszam Was za to, że dzisiejsza transmisja live nie odbyła się. Dzisiejszy cały dzień jest pod górkę. Najpierw gołolec z samego rana. Miałem być na miejscu już o godzinie 8 lub chwilę po, tam gdzie odbyło się szkolenie. Niestety przez gołoleć byłem o 9.30. To z kolei sprawiło, że niestety, ale nie dałem rady rozwiązać wszystkich problemów technicznych, z jakimi się zetknęliśmy, i transmisja na żywo po prostu się nie odbyła. Udało nam się, co prawda, zapisać całą prezentację, równe 2 godziny prezentacji. I teraz, może nie w formie na żywo, ale mam przyjemność ją pokazać. Nie przedłużając, zapraszam do zapoznania się. Z przyjemnością odpowiem na wszystkie pytania w komentarzach poniżej. I do zobaczenia, i do usłyszenia. Jedziemy z tematem. Dzień dobry Państwu, bardzo przepraszam za małe opóźnienie w dzisiejszej prezentacji. Niestety pogoda nie dopisała. Wszyscy widzieliśmy. Gołoleć straszna. Cieszę się, że aż tyle osób dotarło. Miło mi wszystkich tutaj widzieć. Nazywam się Sławomir Białoboki. Jestem rolnikiem spod Olsztyna. Moje gospodarstwo istnieje od 80 roku. To jest gospodarstwo rodzinne, które przejąłem u moich rodziców. Zajmujemy się uprawą pomidorów, to po pierwsze. To jest nasz główny temat, cel istnienia od mniej więcej 20 lat. Koncentrujemy się na tym w pełni. Papryka jest dodatkiem. Pozostałe warzywa również uprawiamy, czy na lokalny rynek, czy również na nasiona, bo na nasiona się koncentrujemy. Ale najważniejsze i pierwsze skrzypce gra u nas pomidor. Dlatego też tytuł tej prezentacji, pomidor, od nasiona do nasiona. Bo jest to swojego rodzaju cykl. Cykl, w którym mamy własne nasiona, rozpoczynamy ich uprawę poprzez sadzonki, poprzez owoce, docieramy z powrotem do nasion. Tak? Te nasiona przechowujemy i jest to nasz cel istnienia tak naprawdę, czy pracy z tymi roślinami, żeby zachować je dla przyszłych pokoleń. Tak? To jest nasza praca ogrodnicza i tak ja to odbieram. Papryka będzie potraktowana tak troszeczkę po macoszemu, ale też o niej powiem parę fajnych rzeczy. Paprykę uprawia się dużo, dużo łatwiej tak naprawdę niż pomidora. Pomidory są bardzo wymagające, papryka, no poza jakimiś tam paroma szkodnikami i pleśniami, to ma święty spokój u nas, tak? A pomidor, no to jest zupełnie inna para kaloszy. Tutaj mamy tych problemów całe mnóstwo. Zaczynamy po kolei. Trochę o historii pomidora. Do Europy trafił z Ameryki Południowej, mniej więcej koło XV wieku. Nazywane kiedyś jako wilcza brzoskwinia, czy Pomme d'Amour, albo Pomme d'Oro. Stąd również nazwa. Pomme d'Oro, pomidor, złote jabłko. Dlaczego złote? Dlatego, że pierwsze pomidory, które trafiły do Europy, nie były czerwone. Pomidor jest czerwony od lat 40. 1940 któregoś roku. Wtedy zaczęto dopiero wyprowadzać odmiany czerwone. Wcześniej były to odmiany kolorowe. Także Pomme d'Oro, pomidor. Kolor czerwony, 1940 rok, mutacja. No i od tego czasu już wszyscy, jak myślimy pomidor, to myślimy po pierwsze o kolorze czerwonym, tak? To jest najważniejszy kolor. Podczas gdy tak naprawdę kolorów pomidorów jest bardzo, bardzo dużo. Kto wie, ile na świecie jest mniej więcej odmian pomidoru? Ktoś chce strzelić? Dużo, dużo. 5 tysięcy? Nie, więcej. 10 też nie. Około 15 tysięcy odmian. W moim gospodarstwie uprawiano około 1000. Jest to największa tego typu kolekcja w Polsce i jedna z największych w Europie. Przy czym zajmujemy się czymś innym niż duże korporacje. My się zajmujemy tylko i wyłącznie pomidorami, które powtarzają swoje cechy. To jest bardzo istotna rzecz. Nie zajmujemy się F1-kami, hybrydami, a tylko i wyłącznie pomidorami, których dzieci będą miały takie same cechy jak rodzice. To jest oczywiście mała gwiazdka, jeżeli się nie skrzyżują, albo jako naturalna roślina po prostu nie zaczną ewoluować i zmieniać swoich cech. Tak? To też jest możliwe.
Przechodzimy dalej. Pierwszy przepis, 1692 rok, tak, spisany przez Antonio Latiniego z Neapolu. Tutaj trwa też taka walka pomiędzy Hiszpanami a Włochami, kto był pierwszy, kto pierwszy zaczął pomidory w ogóle jeść, bo kiedyś pomidory nie były roślinami jadalnymi. Pierwsze pomidory, które trafiły do Europy, były roślinami ozdobnymi, typowo ozdobnymi. Bali się ludzie to jeść. Liście śmierdzą, podobne do ziemniaka, zawiera pewnie solaninę, no to kto rozsądny by to zjadł, tak? No chyba, że głodny. W związku z czym przez pierwsze 200 lat, nawet więcej, pomidory były tylko roślinami goszczącymi w ogrodach. Tak? Dopiero pierwsze przepisy zaczynające się pojawiać właśnie koło 1700 roku na południe Europy bardzo powoli zdobywały północną część. W Polsce pomidory zaczęto jeść po I wojnie światowej i od tego czasu tak naprawdę na całym świecie odkrywa się olbrzymią rolę ekonomiczną pomidora. Pomidor jest jedną z najszybciej rosnących dziedzin. Eksport owoców pomidora, przetwórstwa pomidora. Stąd też zainteresowanie korporacji rynkiem nasiennym pomidorów, tak? Dlatego, że jest to olbrzymi finansowo rynek. Znaczenie ekonomiczne. W 2021 roku pomidory były 350 najczęściej wymienianym produktem na świecie. To jest naprawdę wysoko, tak? 350 produkt. Łączna wartość handlu wynosząca 10 miliardów dolarów. Najwięcej importowanego pomidora to są Stany Zjednoczone, które pochłaniają dosłownie każde ilości, jakie świat jest w stanie wyprodukować, to do Stanów one trafią. Tam przerobią je na przeciery, na keczupy, na sosy. Olbrzymi rynek, który jest nienasycony. Tak? Najwięksi producenci, no to Holandia, jak tutaj widać na lewym rysunku. Holandia około 20%, Hiszpania około 10%, Meksyk 25%. Tak? No i to są najważniejsi. Do Polski w okresie zimowym, pomijając nasze szklarnie, pomidory trafiają najczęściej z Maroka. To jest to, co wtedy jest 9%. Jeżeli chodzi o produkcję pomidorów, Polska na rynku światowym jest o tu pod Włochami, tak mniej więcej 0,64%. Tak? Jesteśmy malutkim graczem, ale to ze względu na klimat. Jak uprawiamy, no to wiemy, że pomidory no, mają pewne wymagania, szczególnie dotyczące temperatur i zaspokojenie tych potrzeb temperaturowych wiąże się z wysokimi kosztami, nakładami. Dlatego u nas no, te szklarnie istnieją, ale też na pewno gdzieś tam się wam przewinęło, że często się zmieniają właściciele i one upadają i tak dalej. Tu trzeba mieć naprawdę olbrzymią masę produkcyjną, żeby przetrwać na tym rynku. Jeżeli chodzi o import, no to tak jak wspomniałem, Stany, Niemcy, Francja to są najważniejsze rynki. Polska też 2,5% światowego rynku importowanych pomidorów. Dobrze, przechodzimy dalej teraz do uprawy. Uprawa pomidora. Mamy tutaj kilka podstawowych typów roślin. Jak macie swoje stanowisko, czy to działkę, czy nawet balkon, taras, sami najpierw musicie określić, czym dysponujecie i gdzie te pomidory będą uprawiane. Okay? Dlatego na początek powiemy troszeczkę o wysokościach. Jeżeli dysponujemy tylko parapetem, albo chcemy mieć rośliny ozdobne, to wybieramy rośliny doniczkowe. Malutkie, karłowate, zwarte, od 5 cm wysokości do 30. Tylko i wyłącznie pomidory winogronowe, czyli cherry, takie malutkie, centymetr, półtora centymetra, typowe, takie jak znamy ze sklepów. Odmiany dość wczesne. Następne są odmiany samokończące i karłowate. To są dwa różne typy o podobnej wysokości. Odmiana samokończąca to taka bardzo charakterystyczna roślina, która mniej więcej po 4 lub 5 gronie zaprzestaje wykształcanie stożka wzrostu. Czyli ona wykształca stożek wzrostu na samym początku, rośnie do 4 grona, po czym stożek wzrostu już nie pojawia się. Tak? To jest najważniejsza cecha. Te rośliny wykształcają bardzo dużo pędów przybyszowych. To oznacza, że jeżeli mamy jeden normalnie prowadzony na jeden pęd pomidor wysoki, to w przypadku samokończących fizycznie nie dacie rady ograniczyć ich. Po prostu się nie da. One wykształcą 5-10 pędów. Na każdym z tych pędów będzie 3 do 5 gron i nie pojawi się stożek wzrostu. Tak? Dlaczego te odmiany są ważne samokończące? Dlatego, że jeżeli nie dysponujecie miejscem, powiedzmy, z możliwością podwiązania pomidora, tylko macie płaską ziemię u siebie, tak? No nie wiem, jak to powiedzieć, leciało mi słowo trochę.
macie uprawę gruntową bez osłon, bez możliwości podwiązywania. To wtedy odmiany samokończące będą genialne. One idealnie sprawdzają się leżąc na ziemi, po prostu. Bez żadnej próby podwiązania, bez żadnej próby okiełznania tego. Przygotowujemy tylko i wyłącznie podłoże, najlepiej słoma albo czarna grobówina, która ogranicza parowanie wody, tak? I sadzimy. Te odmiany samokończące są zazwyczaj bardzo wczesne. To jest jedna cecha, kolejna u nas. I następna cecha, zazwyczaj owoce dojrzewają w bardzo podobnym czasie. To oznacza, że zbiory pomidora samokończącego jesteśmy w stanie zakończyć w ciągu między 10 dni i wyrwać krzaki. Już możemy, tak? To ma znaczenie, dlatego że dla wielu z Was na pewno problemem jest zaraza ziemniaczana, która pojawia się w pewnym określonym czasie roku, tak? Czerwiec się kończy, zaczyna się wysoka wilgotność powietrza, grzyby i mamy zarazę ziemniaczaną. Jeżeli wybierzemy pomidory samokończące i poprowadzimy taką uprawę, to nie musimy się przejmować zarazą ziemniaczaną. Żadnych oprysków, niczego. My zdążymy zebrać plony, zanim w ogóle zaraza się zacznie pojawiać, tak? Nie przeprowadzamy praktycznie żadnych prac pielęgnacyjnych przy pomidorach samokończących. Odmiany karłowate. Tutaj jest coś zupełnie innego. I tu możemy przejść sobie teraz do papryki. Mniej więcej od 15 lat z Australii wywodzi się projekt pomidora karłowatego. Zupełnie inny typ rośliny. Cały czas to jest pomidor. Roślina bardzo silna łodygowo, o bardzo twardej łodydze, bardzo nietypowych liściach, mocno karbowanych, powcinanych. Zupełnie inny typ pomidora niż znacie. Sądzę, że większość z Was nawet nie wiedziała o takich odmianach. To są odmiany karłowate. W tej chwili rozwiniętych jest 28 do 30 odmian tego typu. One nie mają tendencji do kładzenia się. I teraz mają wysokość bardzo zbliżoną do papryk. Papryka pod koniec wegetacji osiągnie około metra, tak? Metr wysokości. Zależy jeszcze od odmiany oczywiście, tak? Jeżeli mamy gończkowe, to 30 cm, jeżeli jest to habanero, to na początku będzie rosło bardzo, bardzo wolno, a teraz w takim okresie październikowym będziemy mieli 1,30 m wielkiego buszu, tak? Po prostu każda odmiana ma inne tempo wzrostu. Więc odmiany karłowate podobne wielkością do papryk. Jak przygotować takie stanowisko najlepiej dla papryki i dla pomidora karłowatego? I czy musimy mieć osłonę? Pierwsze, nie musimy mieć osłon, nie musimy uprawiać papryki pod osłonami. Wielu naszych klientów z sukcesami hoduje normalnie w gruncie, bez żadnych plandeki, więc papryka może być hodowana pod chmurką. Dalej, jak je utrzymać w pionie? Bo to jest ważne. Gdy przychodzi mniej więcej wrzesień, myszy zaczynają się interesować, inne gryzonie zaczynają się interesować czy pomidorami, czy paprykami. Dlatego, że to już jest cięższy okres, jeżeli chodzi o nasiona i źródła pożywienia, w związku z czym papryki są dużo częściej atakowane. Rozwiązaniem jest to, żeby papryka się nie wykładała, tylko żeby papryka była w formie pionowej. Najprostszym rozwiązaniem jest bicie palików w rządku. Można je wykonać z czegokolwiek, metr wysokości. I prowadzimy sznurek. Pierwszy sznurek prowadzimy na wysokości 30 cm w jedną stronę, tak żeby omijał nam papryki z jednej strony. I później w drugą stronę, żeby ta papryka znalazła się pomiędzy dwoma sznurkami. Tak, jest najprostsza metoda tego typu. O najmniejszym jakby nakładzie. Ten proces, to podwiązywanie, w cudzysłowie, przeprowadzamy mniej więcej dwa razy w roku. Drugie takie podwiązywanie jest wtedy, kiedy ta papryka będzie miała już około tam 70-80 cm, żeby ona się nie przewróciła. Wtedy musimy jeszcze raz przejść ze sznurkiem w jedną i w drugą stronę, tak żeby je złapać jak najmocniej między dwoma sznurkami. Tak? Bardzo proste, estetyczne, fajne, ekonomiczne. Najlepsza metoda prowadzenia papryk i pomidorów karłowych. Nisko rosnące. Nie wszystkie pomidory osiągają około 3 metrów. Są odmiany, które mają zazwyczaj około 1,20-1,50 m. Nie są odmianami samokończącymi. Wykształcają do samego końca wegetacji stożek wzrostu, tylko po prostu nie mają takiego oparcia na wysokość. Tak? No i mamy na sam koniec odmiany wysokorosnące. Tutaj warto już mieć szklarnię. Albo jeżeli nie mamy szklarni, to musimy przygotować jakąś konstrukcję, paliki o wysokości około 2 metrów, do których będziemy te pomidory w gruncie przywiązywać. Tak? Najłatwiej jest to zrobić w szklarni, poprowadzić do konstrukcji szklarni sobie sznurek, bo pomidor tego typu musi być powiązywany. Przechodzimy dalej. Budowa kwiatu, tutaj troszeczkę biologii. W sumie tak naprawdę nie będzie nam ona dzisiaj potrzebna, bo najważniejszą rzeczą jest to, co mamy na dole. Tak?
Pomidor jest rośliną samopylną. On nie wymaga żadnego zapylania. Mamy środki chemiczne, hormonizację, botoksom, ale trzeba bardzo uważać ze stosowaniem tego środka. Szczególnie jeżeli chcecie później korzystać z tych nasion, chcecie utrzymywać tą odmianę, bo owoce wam przypadły do gustu i takie chcecie uprawiać, to niestety, ale hormonizacja może prowadzić do uszkodzeń nasion. Tak? Dlatego nie ma to sensu. Co robić, żeby zawiązywały się prawidłowo owoce? Nazywa się to obstrykiwaniem tak naprawdę. Jeżeli musimy już naprawdę, czujemy wewnętrzną wielką pomoc i chęć, żeby im jakoś tutaj pomóc, no to w tym momencie przechodzimy rano, po godzinie gdzieś 9, przed 10, latem i opłukujemy rośliny. Wystarczy je puknąć, poruszyć łodygą, to wszystko, nic więcej nie potrzeba. Zazwyczaj tą robotę robi wiatr i robi ją genialnie, robi wszystko co trzeba. W ogóle nie jesteśmy potrzebni na tym etapie, tak? Żeby zrozumieć, nie przeszkadzajmy im, to najważniejsza rzecz. W przypadku papryk, jeżeli chodzi o kwiat, tu jedna ważna informacja. W paprykach zawsze usuwacie pierwszy kwiat. Pierwszy kwiat nie może zostać na roślinie. Szkoda trochę, nie? Taki piękny, ładny rozkwit, w ogóle śliczny, czekałem na niego całą zimę i w ogóle, a tu go w łeb trzeba. Tak trzeba. Tak? Dlaczego? Dlatego, że kolejne zawiązane owoce będą dużo większe. Jeżeli pozwolimy wyrosnąć pierwszemu owocowi, to pozostałe będą automatycznie mniejsze i dotyczy to całej rośliny. Taka jest cecha papryki. Pierwszy kwiat trzeba uszczknąć. Wtedy będzie dużo bardziej wyrównany plon, lepszy plon. Taka rada. Dalej. Mamy rodzaje stanowiska, jak wspominałem. Tutaj widzimy pomidory doniczkowe, bardzo fajne na jakiś parapet, patio, gdziekolwiek, gdzie chcemy je mieć pod ręką. Nie mają wielkiej plenności, zazwyczaj są to odmiany o kwaśnych owocach, ale smacznych i zawsze są pod ręką. Tak? Drugi typ prowadzenia to jest prowadzenie gruntowe. Tu mamy bezpodpór praktycznie, to jest jakaś siatka, którą są owinięte te pomidory. Nie widać też zbyt wielu prac pielęgnacyjnych przeprowadzanych, co prawda tutaj widzimy pierwsze liście były usunięte, ale ilość metod prowadzenia tych pomidorów w uprawie gruntowej bez podpór jest nieograniczona, tylko wasza, że tak powiem, kreatywność ogranicza. Można przy siatce, można przy drutach, można jakkolwiek. No i na sam koniec oczywiście pomidory, które podwiązujemy, tak? To jest najbardziej chyba typowe i większość z was to zna, tak? Ma już te 30 cm, no to wtedy sznurek do góry i wszystko mamy. Dobrze, teraz podstawowe potrzeby pomidorów. Pomidory, po pierwsze, nie mają naprawdę dużych potrzeb. To są proste rośliny i w naszych warunkach, takich jak my je prowadzimy, w ogródkach działkowych, przydomowych jakichś szklarenkach, tu nie ma co przesadzać. Dosłownie też nie ma co przesadzać. Nie ma co przesadzać z zasilaniem. Ilość nawozów trzeba kontrolować. Jeżeli nigdy nie uprawialiście na danym stanowisku pomidora, to najlepiej będzie nie dawać żadnych nawozów. Pomidor jako roślina opowie wam wszystko. Dosłownie. Tylko od waszego doświadczenia i wiedzy będzie zależało, czy będziecie w stanie odczytać braki. Zaraz dojdziemy do tego etapu. Rośliny mówią wam absolutnie wszystko o swoich potrzebach, brakach, nadmiarach, bo jeszcze gorsze niż brak czegoś jest nadmiar. Jeżeli w przypadku pomidora przesadzimy z azotem, ryzykujemy dwoma rzeczami. Pierwsze, jeżeli bryła korzeniowa znajduje się bardzo blisko złoża azotu, zostanie po prostu stworzona, obumrze i obumrze cała roślina. Tak? To jest bardzo proste. Drugie, jeżeli zawartość azotu będzie na akceptowalnym przez roślinę poziomie, ale bardzo wysokim, wtedy uzyskacie piękne, zielone rośliny. Wielkie, śliczne, silne, bez owoców. Ale będziecie mieli ładne rośliny, nie? No właśnie. Pierwsza rzecz, nie przesadzać z niczym. Jeżeli to jest stanowisko, na którym pomidora nie było, po prostu posadzić i obserwować. Zbierzecie plon. Nie będzie może być genialne, może będzie, ale po tym sezonie już będziecie wiedzieli, co te rośliny potrzebują. Mamy też drugą drogę. Możemy glebę zbadać. Dokładnie wiadomo, jakie są potrzeby pokarmowe roślin. Mamy tutaj miłą panią, którą dzisiaj miałem okazję poznać z okręgowej stacji chemicznej, tak? Która zajmuje się badaniem składu chemicznego gleby. Aby zbadać skład chemiczny gleby, potrzebujemy takiej laski, laski Egnera lub laski glebowej, gdzie pobieramy próbkę i przekazujemy do stacji. Jest to usługa tania, nie jest to kłopotliwe, a będziecie wiedzieli wszystko, co trzeba, jeżeli chodzi o potrzeby, o zaspokojenie potrzeb pomidora, tak?
To jest bardzo prosta procedura i tu nie ma co się tak naprawdę zastanawiać. Optymalne warunki glebowe, wapń, tak, czyli tutaj też mamy wapnowanie, pH 5,5-6,5 ulubione, piaszczysto-gliniasta gleba, struktura gleby jest dość istotna, tak, na piasku będzie miał problem, w glinie nie będzie przepuszczalna gleba i będziemy mieli kłopot z wodą, tak, to z dostarczaniem wody. Swoją drogą, jaka jest wielkość korzenia pomidora, czy ktoś wie, pod koniec sezonu? Próbujemy zgadnąć? Długość korzenia pomidora. Świetnie, bliska. Przekracza 2 metry, tak? Bardzo dużo zależy od tego, czy pomidor rósł w tym miejscu z ziarna, czy też był przesadzony z rozsady. Jeżeli był przesadzony z rozsady, nie przekroczył 1,20 m. Jeżeli rósł z ziarna, dużo większa była korzeniowa, tak? Nawet ponad 2 metry. Bardzo istotna rzecz to temperatura. 18-25 stopni w ciągu dnia i 16-18 w nocy. Jeżeli uprawiacie w szklarni, to pewnie w tej szklarni latem było tak jak u mnie, czyli tak pod 50. Tak? Trochę za ciepło, żeby w ciągu dnia iść do roboty tam. Trzeba poczekać, aż dzień się skończy i wtedy możemy działać. Dlaczego ta temperatura ma znaczenie, ta temperatura powietrza jest naprawdę istotna? Po pierwsze, ma bezpośredni wpływ na ilość zawiązków, na zawiązane kwiaty. Jeżeli temperatura jest za wysoka, przekracza 30 stopni, to w tym momencie będą odrzucane zalążki. Po prostu. Nie będą zawiązywały i będą odrzucane. To jest jedno z najczęściej pojawiających się pytań w ciągu lata. Proszę pana, pierwsze grono całe straciłam, drugie grono straciłam. Dlaczego? Tak? A jaka była temperatura w tym roku? Lato było koszmarne przez chwilę. Tak? I całe te grona, które wpadły w tą temperaturę koszmaru, one niestety nie zawiązały się prawidłowo. Druga rzecz, która jest istotna, w przypadku temperatury dochodzi do zaburzenia w transmisji wapnia. Roślina ma problem z przesyłaniem wapnia wiązką przewodzącą, tak, i pojawia się taki kłopot, który pewnie większość z was zna, niestety, sucha, tak, zna, wierzchołkowa. Pojawił się u kogoś w tym roku? Nie? Nie miał pan pomidorów. W gruncie dużo mniej, ale pod osłonami, tam gdzie temperatura była wysoka, niestety ten problem występował nagminnie. Porażeniu ulegały całe pierwsze, drugie, trzecie grona nawet. Zazwyczaj sucha dotyka pierwszego grona, bo jest to metaboliczny problem, a później kolejne grona są już zazwyczaj zawiązywane prawidłowo, ale gdy ta temperatura jest skrajnie wysoka, ten problem będzie się pojawiał przez cały okres wegetacji. Dobrze, temperatura gleby i jej wpływ na rośliny 15-18 stopni, tutaj oczywiście wpływ na możliwość transmisji związków organicznych, związków z gleby i zasilania samej rośliny. Jeżeli będziemy poniżej tej temperatury, wtedy będziemy mieli różnego rodzaju problemy metaboliczne. Badanie gleby przeprowadzamy w okręgowej stacji chemiczno-rolniczej i jest to najlepsza metoda na pewną uprawę. Tak? Przynajmniej będziemy mogli wykluczyć jeden element, dlaczego coś nam nie wychodzi, albo wychodzi za dobrze, albo w ogóle po prostu wiedzieć, na czym stoimy, tak? Aleopatia, czyli ulubieni sąsiedzi. To jest pytanie, które często wraca. Co możemy posadzić koło pomidora, czego nie powinniśmy sadzić koło pomidora? Takie dwa pytania podstawowe. Generalnie pomidor nie jest rośliną, która ma jakieś tam wielkie wymagania co do sąsiadów i z ogórkiem sobie radzi. Z papryką świetnie rośnie w jednym namiocie, naprawdę nie jest to kłopot, tak. Ma też pewnych ulubionych sąsiadów. Jako ciekawostkę, pomidor zakłóca rozwój moreli, tak? Nie wiem, nie potwierdziłem tego jeszcze, więc tutaj gwiazdka, jeżeli ktoś chce głębiej poszukać, to proponuję, bo sam ten temat staram się zgłębić, ale na taką informację trafiłem. Dobrze. Nasiona. Różnica pomiędzy odmianami F1 a tradycyjnymi. Wszystko to, co możecie kupić w sklepach, to odmiany F1. Wszystko. Co to oznacza i czym jest ta odmiana F1? Dokładnie tak. Dzieci nie powtarzają cech rodziców lub mogą nie powtarzać cech rodziców. Tak? To jest pierwsza podstawowa różnica. F1, czyli pokolenie pierwsze mieszańcowe.
ma znanych rodziców i znane cechy tego konkretnego pokolenia. Znana jest wydajność rośliny, znane są parametry wzrostu, jej odporność, ma bardzo wyrównane klonowanie, ma bardzo wyrównane owoce, ale teraz trzy cechy, które mi osobiście się nie podobają i które sprawiają, że zajmuję się tym, czym się zajmuję. Dzieci nie powtarzają cech rodziców, czyli jeżeli spotkam odmianę, która naprawdę jest fantastyczna, jest mięsista, pyszna, genialna w smaku, taka jak kocham pomidory, jak jadę mojego dziadka, babci, no to niestety drugie pokolenie już takie nie będzie zazwyczaj. Trzecie, czwarte, piąte pokolenie będzie dochodziło do rozszczepienia cech różnych, tak? One będą się pojawiały losowo. Nie losowo. Genetyka. Druga rzecz, są zastrzeżone prawa do odmiany F1. Tak? Jest właściciel, który wyłożył olbrzymie pieniądze na badanie i na doprowadzenie do krzyżując kolejne odmiany, do tego, by uzyskać to jedno konkretne, idealne handlowo pokolenie. I tu słowo klucz, handlowo. Ono jest idealne do handlu. Smakują wam pomidory z dyskontów? Nie. Mhm. To jest zupełnie co innego. To nie ma nic wspólnego z pomidorem poza kształtem i kolorem. To są jedyne dwie cechy wspólne. Nic więcej. Ani nie ma zapachu, ani nie ma aromatu, ani nie ma cukru. To jest półprodukt spożywczy, nie nadający się tak naprawdę do niczego. Poza przetwórstwem i tym, że marketingowo został sprzedany, tak? No muszę pomidora zjeść, tak? Przynajmniej wiem, że ja wiem, jak smakuje ten z każdego marketu. Smakuje identycznie. Dosłownie tak samo. Okej? I tu jest ta cecha, która mi się podoba najbardziej, jak chodzi o moje odmiany. Wydajność zamiast smaku. Nie wszystkie moje odmiany mają genialną wydajność. Nie, absolutnie. Niektóre są na przykład wielkości 2 mm, perełki, takie tycie. Przecież nikt tego normalnie nie będzie jadł. Z tego robimy kawior na przykład. Możemy sprzedawać te owoce jako kawior pomidorowy. W cenie 150 czy 250 zł za kilogram. Bo tego nie ma nikt. To są maleńkie pomidory. Tak? Mogą to być olbrzymie pomidory. Różne. To jest ta cała siła, to jest bioróżnorodność. Teraz, co mamy po stronie pomidorów tradycyjnych? Powtarzają cechy rodziców. Prawa należą do wszystkich. Do pani, pana, do każdego. Dlatego, że to są nasze pomidory. To są nasze odmiany. Nikt nie może już mieć praw do tych odmian. Te prawa do odmiany też są określone czasowo, mogą wygasnąć. Firmy zgłaszają do urzędu, rejestrują odmianę, tak? I utrzymują prawo do tej odmiany przez 10 lat, po czym mają prawo do przedłużenia tego. Albo nie. Zrezygnują z utrzymania rośliny, ale na przykład ja stwierdziłem, że ta roślina ma fantastyczne parametry, jest genialna smakowo, tak? Rewelacyjna. To ja będę ją utrzymywał. I moją własną pracą tą roślinę pod tą samą nazwą powtarzam co roku, daję znajomym nasiona, kontynuujemy tą pracę. Czyli ta roślina, ta odmiana cały czas żyje, tak? Co prawda nie będzie często proste wyjście z tej krzyżówki do takich samych parametrów odmiany już ustalonej, tej powtarzającej cechy, dlatego że ona się rozszczepi i najprawdopodobniej zacznie się wahać, jak chodzi o parametry, bo ona się zmienia z wielkości owoców, kolor owoców, różne rzeczy. I najważniejsza rzecz to walory smakowe jako priorytet. My chcemy smaku. To jest to, czego szukamy w pomidorach. Ja nie chcę jeść plastiku. Zależy mi na tym, żeby tam było dużo glukozy, fruktozy, żeby to były zdrowe, moje i uprawiane przeze mnie, tak? To jest mój cel. Jedziemy dalej. Teraz rzeczy, których nie chcemy wiedzieć, a musimy troszeczkę, jeśli chodzi o nasiona. Mamy tutaj dwa podstawowe takie problemy. Rak bakteryjny, który zaczyna się pojawiać po około 60 dniach od wysadzenia i to taka dość równa data. Rzadko występują, ale jeżeli dojdzie do sytuacji, kiedy rośliny wam zaczną obumierać po 2 miesiącach, to nie wyrzucajcie ich od razu, tylko w rękawiczkach wybijcie, przetnijcie równo, tak? Umyjcie glebę pod wodą, tak? Obmyć korzeń, przeciąć równo i sprawdzić, co tam się dzieje. Tak? To już dużo zacznie wam mówić. W środku korzenia znajduje się wiązka przechodząca, tak? I ta wiązka będzie prawdopodobnie uszkodzona. Może być skorkowa ciała, czyli wcześniejsze uszkodzenie, mogą być to różnego rodzaju uszkodzenia. TMV, tomatomozaik wirus, to pojawia się, ale też dość rzadko. Tu uwaga dla osób palących.
wirus mozaiki tytoniu jest zjadliwy dla pomidora i transmituje się na pomidora. Tak? Czyli jeżeli palimy papierosy, to nie palimy przy pomidorach. Absolutnie nie wolno dopuścić do sytuacji, kiedy rzucamy papierosy na grządkę, gdzie rosną pomidory. Nie wolno. I myjemy ręce. Tak? To bardzo ważna rzecz. Dlatego, że jeżeli dojdzie do transmisji, to ten wirus mozaiki to są lata. Na jakiś czas będziecie skazani na marketowe pomidory. Smaczne. Dobrze. Przechodzimy dalej. Nasiona, kiełkowanie, pierwszy etap. Najważniejsza rzecz, nie przesadzajmy. Rośliny do kiełkowania potrzebują tylko wody. Wody, nie gleby, nie. Wielokrotnie robiłem próby, testy w samej wodzie. Zawiesina wodna, bez żadnych dodatkowych substancji odżywczych. Nasiona normalnie kiełkują. Kluczem jest dostępność wody i temperatura. To jest drugi klucz. Jeżeli utrzymamy prawidłową temperaturę, a dla pomidora jest to około 24 stopnie, wtedy mamy pełne, równe, równomierne wschody. Tak? Jeżeli zaburzymy tą temperaturę, to w tym momencie będziemy mieli problemy ze wschodami. Jeżeli temperatura spadnie poniżej 24 stopni, wyniesie około 20 stopni, okres kiełkowania wydłuży się dwukrotnie. Z 4 do około 8 dni. Po 8 dniach zaczną się pojawiać pleśnie. I nawet jeżeli ten pomidor już zacznie kiełkować w tej temperaturze 19-20 stopni, to natychmiast zostanie zaatakowany przez pleśnie. Stracimy wszystko. Więc przed przystąpieniem do kiełkowania taka najważniejsza rada. Bierzemy termometr, przechodzimy się po mieszkaniu i szukamy miejsca, gdzie jest około 24-25 stopni. Tak? To jest najważniejsze. Druga rzecz, podłoże zabezpiecza nasiona przed wysychaniem. Jak wspomniałem, potrzebujemy wody. Jeżeli tej wody nie będzie, chociaż przez chwilę, proces rozwoju siewki zostanie zaburzony. Optymalne warunki, temperatura 24-25 i optymalne podłoże bawełna lub lignina. Większość z ogrodników nadal korzysta z ziemi. Kiedyś u mnie w gospodarstwie też się korzystało z ziemi. To było świetne rozwiązanie kiedyś, ale już nie teraz. Ziemia jest aktywna biologicznie. Tak? To pierwsza rzecz. Co to oznacza? Różnego rodzaju choroby, które mogą być przenoszone wraz z ziemią, których nie wiecie. One zaatakują młode rośliny. Nie wiemy, jakie są tam bakterie. Patrz, tak, bakteryjne. Nie wiemy, jaki jest skład ziemi i gdy nasiona się znajdują w tej ziemi, my nie widzimy, czy one wyschły, czy nie wyschły, nic nie wiadomo. Mogą stać w wodzie przy zbyt niskiej temperaturze i zaczną po 8 dniach sobie powoli kiełkować, ale tam już jest pleśń i jest je. No i co? Problem, bo nie kiełkują. Nie, unikamy ziemi. Kolejny powód, dla którego unikamy ziemi. Większość ogrodników poza ziemią stosuje również warstwę piasku milimetrową, żeby było wiadomo, gdzie te kiełki się wydobywają na powierzchni. Świetna metoda, bardzo dobra. Lubię, ładna, fajne zdjęcia z tego wychodzą. To jest takie... No, działa. Ale można lepiej i łatwiej. Kilka lat temu był problem, dzwonili klienci. Proszę pana, wszystko kiełkuje i obumiera. I obumierały całe łany, tak, z kiełkowanych nasion. Czemu? Dlatego, że właśnie piasek, który mamy, szczególnie na naszym terenie, tak, ma dużą zawartość soli. Sól uszkadza nadmiarze. I tam problemem była właśnie sól. Tak? Piasek płukany musi być, ziemia, jeżeli będziemy chcieli jednak korzystać z ziemi, zlać różątkiem, zabić biologicznie, umie czynnić. Ona nie może żyć. Nic nie pomaga to, że roślinie we wzroście, żeby ta gleba była aktywna biologicznie. Tylko może przeszkodzić. W takim razie, jak optymalnie się przygotować do tego? Unikamy ziemi, bierzemy zwykły ręcznik papierowy, papier toaletowy, chusteczkę, płatek kosmetyczny. Najważniejsze jest to, żeby nie było w tym włókien. Dlaczego? Dlatego, że korzenie zaplączą nam się te włókna. Ok? Czyli jedna z tych rzeczy. Drugie, idziemy do sklepu, kupujemy dobry jogurt, ale z przykrywką. Zjemy sobie ten jogurt, umyjemy, bierzemy ten nasz papier, wkładamy do środka, zalewamy głęboko dużo wody, odwracamy, żeby sobie woda wyleciała i już mamy idealne środowisko do wzrostu, tak, dla nasion. To jest tak proste. A dzięki temu, że mamy przykrywkę, nie paruje. Wszyscy wygrywają. I 100% kiełkowania, jeżeli macie 24 stopnie, tak?
Żadnych dodatkowych drobnoustrojów, żadnych wirusów, bakterii, czegokolwiek. A dodatkowo od razu przez cały czas widzicie, co się dzieje. Mniej więcej przez 3 do 5 dni będziecie już widzieć kiełki tam, tak? A, to ja już muszę kiełkować, pikować zaraz, tak? Dobrze, przechodzimy dalej. Optymalne podłoże, niezalecane podłoże, ziemia, terminy siewu. I to też ważna rzecz, nie śpieszyć się. Skoro już wiemy, gdzie mamy sadzić, mam na przykład tunel, więc nie są mi strasznie silni ogrodnicy, albo nie mam tunelu, więc są strasznie silni ogrodnicy, no to mniej więcej wiem, kiedy muszę zacząć przygotowywać rozsadę. Jeżeli nie mam tunelu i nie mam jak ochronić przed temperaturą ujemną, to zaczynam około 15 marca. Rozsada pomidora potrzebuje 2 miesiące. Rozsada papryki 2,5 miesiąca, tak? No bo mamy marzec, kwiecień, 15 maja możemy już sobie sadzić. Jeżeli za wcześnie z tym wyjdziemy, tak? No to będziemy mieli wybiegnięte rośliny. Ja czasami klienci wysyłają zdjęcia tych roślin, które mają wysokość 30 cm i dosłownie parę liści na krzyż, tak? Wiotkie, nic z tego nie będzie. No i proszę pana, jak to ratować? Nie da się. Jak najszybciej, szybko teraz wysiewać nowe i tyle. Każda misja ratunkowa tutaj będzie i tak już pewnym problemem. Dlatego, że sama łodyga jest rachityczna, cienka i nie będzie w stanie transportować odpowiedniej ilości związków odżywczych. Wywalić i najszybciej zrobić nowe. Czyli te terminy sobie zapisujemy, one są dla nas ważne, zapisujemy sobie bawełnę lub lininę, jedziemy dalej. Kolejny etap. Mamy już kiełki, mamy nasiona podkiełkowane. W tym momencie idziemy do sklepu ogrodniczego, kupujemy ziemię ogrodniczą i kupujemy sobie taki multiplat, wielodoniczkę. Zasypujemy ziemią. Jaka ziemia? Ziemia do warzyw, ziemia do schodów, jakakolwiek tak naprawdę, byleby była 2-3-krotnie przesiana, tak, torfowa. To nie ma wielkich wymagań. Zalewamy głęboko wodą, całość, to musi być błoto. Palcami robimy malutkie wgłębienia na te 3-4 mm, żeby były dołki po prostu takie. I później te kiełki, które mieliśmy tutaj na górze, tak, czy pęsetą, czy palcami, przekładamy sobie do każdej wielodoniczki po jednej sztuce. To jest aż tak proste. O! No co tu? Dobra. Mówiliśmy o badaniu gleby. Tak to wygląda. O, takie urządzenie. Proste wiera, bardzo fajnie, prosto. Nawet można się opierać o to. Głupie w plecach. Tak. Pobieramy sobie glebę z określonej głębokości, wycinek i taki wycinek później przekazujemy do stacji okręgowej celem badania. Dobrze. Jedziemy dalej. Przekładamy. Następny etap. Zasypujemy luźną ziemią, tak rozłożone poszczególne skiełkowane nasiona. Zasypujemy luźną ziemią. OK. I zlewamy jeszcze raz wodą. Ważne jest to, żeby opruszyć je po prostu. Od góry, od strony tej górnej musi być opruszone ziemią, żeby nasiona nie leżały tak bezpośrednio na powietrzu po wyschnie. OK. Później możemy to przełożyć folią czy czymkolwiek takim, znowu, żeby ograniczyć parowanie. I te nasiona teraz potrzebują trochę czasu na ukorzenienie się. I mamy takie piękne siewki, tak? Mamy piękne siewki, mniej więcej będą takie po 2,5 tygodnia od tego, gdy nasionko nam kiełkuje. Tutaj będziemy mieli jeden problem, jeżeli chodzi o siewki. Ten problem to czarna nóżka. Tam, gdzie będzie zdecydowanie zbyt wysoka wilgotność, tam ten problem się pojawi. Usuwać natychmiast takie rośliny, pracujemy w rękawiczkach. Tu obowiązywać muszą takie ścisłe zasady, żeby nie przenieść wirusa albo bakterii na kolejne rośliny. Tak? Dbamy o podlewanie, nie można przelewać. Po roślinach też będziemy widzieli, że one mają za mało wilgotności. Dobrze, sadzenie. Bez osłon, po zimnych ogrodnikach, pod osłony początek maja. Wtedy, kiedy możemy zabezpieczyć, tu sobie tylko coś sprawdzę na następnym slajdzie. Nie mam niestety, dobrze. Jak sadzimy? Tu mamy tak, tu mamy krzak pomidora. Jak widzicie,
Bryła korzeniowa pomidora znajduje się dość głęboko pod powierzchnią ziemi, tak? Pomidor może być sadzony bardzo głęboko, do pierwszych liści. To jest bardzo ważna informacja. Pomidora nie powinno się sadzić na równo z ziemią. Dlaczego? Dlatego, że pewnie większość z Was, która już widziała takie pomidory, na żywo wie, że wypuszczają korzenie przybyszowe. Tak? Te korzenie tam się pojawiają dokładnie w tej warstwie, która teraz będzie znajdowała się pod ziemią. Małe zagłębienie pomaga nam utrzymanie wilgotności i podlewanie. Tak? Jeżeli tego zagłębienia przy łodydze nie będzie, no to woda będzie się rozlewała wszędzie. Jeżeli będzie, będzie trafiała woda bezpośrednio do bryły korzeniowej. Paprykę sadzimy zupełnie inaczej, tu niestety tego slajdu nie ma. Paprykę nie wolno jej zagłębiać, nawet na milimetr. Papryka musi być sadzona na równo z ziemią, łodyga nie może się wejść w ziemię. To jest też problem z papryką, dlatego że paprykę łatwo jest później złamać. O, to miejsce, w którym łodyga łączy się z korzeniem, jest bardzo narażone mechanicznie. Ale jeżeli byśmy się pokusili o to, żeby podsypać ziemią, żeby ustabilizować, to w tym momencie jedyne, co zyskamy, to kolejne miejsce, w którym bakterie mogą zaatakować roślinę. Nic więcej. Więc nie da się tego ustabilizować w jakiś sposób, dlatego to podwiązywanie papryk. Bo jeżeli złamiemy łodygę, będzie już po wszystkim, tak? Tutaj nie ma o czym mówić. Dobrze, pielęgnacja. Teraz jesteśmy już na etapie, kiedy rośliny są duże. Jest lipiec, już sobie ładnie rosną, koniec czerwca. I bardzo ważne informacje. Roślin nie wolno podlewać w ciągu dnia, wtedy kiedy jest gorąco. Absolutnie, dlatego że doprowadzicie do oparzeń słonecznych. Małe krople będą działały często jak soczewki zwykłe powiększające i po prostu poparzą liście albo owoce. Okay? Więc podlewanie tylko i wyłącznie z samego rana albo wieczorem. Druga rzecz jest jeszcze ważniejsza. Podlewanie tylko wtedy, kiedy trzeba. Rośliny zawsze będą Wam pokazywały, że brakuje im wody. Po prostu stracą turgo, oklapną. Okay? Więc to nie jest tak, że każdy wtorek, piątek, miesiącu podlewam, bo były wysokie temperatury, szybko parowało. Albo mam czarną włókninę na ziemi, która jest genialna, więc to parowanie jest dużo ograniczone, dużo mniejsze, więc podlewam rzadziej. Nie ma jednego wzoru matematycznego, kiedy ja to podlewam. Wchodzę do namiotu sobie rano, czy pod wieczór, najlepiej rano i patrzę, a trochę matowe liście, nie? To ja podleję, dobra. Ale wchodzę, patrzę, że wszystkie liście są ładne, zielone, rośliny stoją, wysoki turgor, gra gitara, nic nie przeszkadza. Okay? Za dużo wody na pewno będzie prowadziło do problemów. Lepiej jest pomidora przesuszyć niż go przelać. Okay? U nas w gospodarstwie ostatnie podlewanie odbywa się mniej więcej 10-15 września, a pomidory zbieramy jeszcze przez miesiąc. Tak? Już wtedy ta bryła korzeniowa jest tak dużo, że roślina jest w stanie pobierać sama wodę bez naszej pomocy z gleby. Czyli naprawdę nie potrzebujemy dużo tej wody. Dodatkowo wysoka wilgotność połączona z brakiem odpowiedniej cyrkulacji powietrza doprowadzi do wzrostu wilgotności powietrza. Wzrost wilgotności powietrza doprowadzi od razu bezpośrednio do chorób grzybowych. Co to dla nas oznacza? W momencie, kiedy przystępujemy do pierwszych zabiegów pielęgnacyjnych, tu mamy roślinkę, usuwamy zawsze liście do najwyższego zawiązanego grona. Ten pomidor jest modelowo prowadzony na jeden pęd przy jednym sznurku. Można prowadzić na 2-3 pędy, to już kreatywność nasza, można szczepiać. To są cuda. Nie na ten wykład, ale cuda można z tym robić. Usuwamy liście. Mamy grono zawiązane. Wszystkie liście, które znajdują się pod tym gronem, nie pełnią już żadnej funkcji dla rośliny. Są tylko i wyłącznie liśćmi wegetatywnymi. Są liśćmi starymi, które mają jakieś uszkodzenia mechaniczne najszczęściej, a uszkodzenia mechaniczne są idealnym miejscem do zarażenia przez choroby. Bakterie, wirusy, cokolwiek, grzyby, jeżeli tylko ma otwarte takie miejsce, na pewno zaatakuje. Tak? Więc stare liście usuwamy. Po tygodniu, po dwóch tygodniach wchodzimy do namiotu, patrzymy, że aha, następne grono jest. Zniknęły już z tego grona kwiaty, są już tylko i wyłącznie owoce. Owoce wielkości mniej więcej złotówki, tak?
zniknęły, nie ma już kwiatów. W tym momencie wszystkie liście do tego zawiązanego grona ponownie usuwamy. Także koniec sezonu wygląda tak, że mamy jedną długą łodygę, na której jest jeszcze kilka gron i wiechę liści u góry. Nic więcej, absolutnie nic więcej. Wszystkie wilki, tak zwane wilki, to są pędy przybyszowe, usuwamy. Na bieżąco, przechodząc przez namiot, odłamujemy je, usuwamy. Ich obecność sprawi, że roślina skupi się na rozwoju tych pędów, zamiast na wzroście owoców. Tak? Dobrze. Jeszcze jedną ważną uwagę i rzecz powiem, to już też muszę sobie zapisać, dodać do prezentacji. Wielokwiaty, kwiat staśniony. Ktoś wie, co to jest? Na pomidorach występują takie kwiatki, które składają się z kilku obok siebie rosnących, sklejają się. To jest cecha niektórych odmian, szczególnie odmian wielkoowocowych, w odmianach winogronowych nie występuje. Pojawia się tak zwany wielokwiat lub kwiat staśniony. Zazwyczaj, w sumie zawsze, owoce wyrastające z takiego kwiatu mają dwie cechy. Pierwsza cecha to bardzo duży rozmiar, bo jest to kilka owoców złączonych w jeden. Ale druga cecha jest taka, że one są bardzo niesymetrycznie zbudowane. Poprzerastane, nie zawsze będą piękne, tak? Na pewno będą duże, ale nie zawsze będą piękne. Jeżeli chcemy uzyskać równomierny plon, wtedy usuwamy wielokwiaty. One się pojawiają zazwyczaj jeden na grono, usuwamy go, wszystkie pozostałe owoce będą tej samej wielkości. Bardzo ważna informacja, nie kompostować pomidorów ze sklepów. Jeżeli do waszego ogrodu, na waszą działkę mają trafić jakoś choroby, tak, i to mówię tutaj o zjadliwych chorobach, to trafią tylko i wyłącznie z tego miejsca. Tylko. Dlatego, że w uprawach wielkopowierzchniowych, towarowych, tam gdzie można zabezpieczać się chemicznie, tam gdzie jest to normalne, gdzie uprawa jest zupełnie inna, hydroponiczna, z pełnym wsparciem, no to prowadzimy zupełnie inaczej, te odmiany mają zupełnie inne cechy, ale mogą też przenosić właśnie różnego rodzaju fitopatogeny. Tak? A to już jest bardzo, bardzo poważna sprawa. Nigdy na kompost zawsze wyrzucamy. Jeżeli mamy pomidory, dbamy o to. Nie mówię o paprykach, no bo papryka z boku dalej sobie rośnie i zaraz będzie już na naszym etapie już kolorowa. Rośnie jej naprawdę nic tutaj nie będzie, podlewamy jak podlewamy. Ja mówię o paprykach. Przecież te proste konstrukcje cepa, tutaj można wsadzić wszędzie. Następny punkt. Choroby. I tutaj bardzo ważna uwaga na samej górze, uwaga na błędne diagnozy i mylenie chorób z niedoborami. Najczęściej spotykane choroby, zaraza ziemniaczana, i tutaj macie informację, co można zrobić, metody chemiczne, albo gnojówka z pokrzywy, brunatna plamistość, znowu metody chemiczne, zgorzel podstawy łodygi, tutaj niewiele wam pomoże. Jeżeli mamy już taką chorobę, nie wiemy, co to jest, zawsze możecie do mnie zadzwonić, wysłać zdjęcie, zawsze możecie napisać do Biolinu. Przepraszam. Zawsze możecie napisać do Biolinu i poprosić o opinię. I usuwamy coś takiego, tak jakbyśmy mieli do czynienia z jakąś wielką zarazą, czyli po pierwsze taki krzak natychmiast usuwamy z namiotu, tak żeby nie dotykać innych. Najlepiej wyrwać go, założyć na niego worek, tak, zawiązać worek i dopiero z nim wyjść. Potem prysznic, rzeczy, które miałem na sobie, zostawiam, wchodzę jeszcze raz. Tak? Niestety, ale ta transmisja jest dość łatwa, więc musimy dbać, szczególnie przy odrobinę, no, na naszym etapie już musimy o to dbać, tak, że jeżeli pojawia się taka choroba. Na waszym etapie się to po prostu przyda, tak, to nie jest wielki problem, żeby zabezpieczyć te rośliny i nie przenosić dalej chorób. Szara pleśń, gnojówka ze skrzydł zabiera dość dużo krzemianów, też sobie poradzi bardzo ładnie. Polecane środki na szarą pleśń, ale i generalnie na choroby grzybowe, wszystkie, które dotykają, to jest koradco i rebus, przy czym koradco ma taką negatywną cechę, że doprowadza czasami do problemów z transportem wapnia, czyli do suchej, tak? Do suchej zmielizny wierzchołkowej przy wyższych temperaturach, i on ma taką tendencję. W przypadku rebusa nie ma takiego problemu. Wiele osób wzbrania się przed obroną chemiczną. Rozumiem to, zaraz o tym porozmawiamy.
Jeżeli ochrona chemiczna prowadzona jest prawidłowo, zgodnie z wytycznymi, zgodnie z informacją na etykiecie, to potrzebujecie dwóch oprysków w ciągu roku, żeby zabezpieczyć swoje pomidory i mieć absolutnie święty spokój. Tylko dwa. Karencja wynosi 3 dni i zapominacie o temacie. Karencja, potem rozkład tych związków, tak, i one tak naprawdę są dla nas już nieistotne. Tak? Czyli można to przekalkulować, bo za święty spokój też się płaci. Tak? To nie jest głupie rozwiązanie, ale mamy metody biologiczne. Wspominaliśmy troszeczkę o niedoborach. Tutaj wyciągamy telefony. Każdy zainteresowany pomidorami powinien znać to nazwisko. Pani Maria Wysocka-Owczarek, pani doktor, jest absolutnym ekspertem, jak chodzi o uprawę pomidorów, zjadła na nich zęby i poświęciła im całe życie. I napisała genialną książkę Zaburzenia wzrostu i rozwoju pomidora. Książka nadal dostępna na rynku wtórnym, na pewno dostępna w bibliotekach. Bezapelacyjnie, chcecie uprawiać pomidory, to tą pozycję trzeba sobie przerobić. Tam jest wszystko. Jak wspomniałem, rośliny mówią wam wszystko, a ta książka jest tłumaczem. Po prostu. Na tym etapie to jest jedno ze zdjęć tej książki. Możemy określić łatwo, co się dzieje z rośliną. Tak? Jasny stożek wzrostu, no to warto. Najmłodsze liście wierzchołkowe będą miały problem z żelazem. Wyrośnięte liście wierzchołkowe, za mało manganu. Środkowa część rośliny, wyrośnięte liście środkowe, problem z magnezem. Każdy etap, wszystko jest jasno podane. Tak? I nie ma pytań, dosłownie. Tylko trzeba mieć tłumacza. A ta książka jest genialnym tłumaczem. Proponuję zapisać sobie, poszukać, czy zeskanować, skserować sobie, bo to naprawdę świetna rzecz i na przyszłość dużo ułatwi nam robotę, tak? Dobrze. Problemy metaboliczne. Słuchaj, blizna wierzchołkowa, brak wapnia, temperatura, blizna słupkowa, tak? Blizna słupkowa to jest to miejsce takie na samym dole owocu, gdzie występuje i jest to czasami olbrzymi problem, gdzie porażeniu może ulec cała uprawa. Odbarwienia owocu, braki pierwiastków, nadmierne przecinanie. Można to pomylić z chorobami, ale jak pierwszy raz będziecie mieli brunatną planistość czy zarazy zmęczone i zobaczycie, jak wyglądają uszkodzenia owoców, to później już nie pomylicie, tak? To jest dość charakterystyczne. Uszkodzenia rozsady, to o czym wspominałem, nadmiar wody, czyli możliwość doprowadzenia do czarnej nóżki, albo soli, czyli możliwość uszkodzenia samych siewek. Uszkodzenie rośliny i stożka wzrostu, najczęściej błędne stosowanie środków ochrony roślin. Jeżeli już stosujecie środki ochrony roślin, absolutnie nie podstawowo czytać etykiety. To jest chemia, często silna chemia, ale i bezpieczna, jeżeli stosujemy się do tego, co tam jest napisane. Okay? Szkodniki. No, niewiele mamy tutaj szkodników, które chcą pomidora jeść, bo jak wspomniałem, pomidor jest rośliną trującą. Tak? Liści absolutnie nie jemy, zawierają solaninę i są śmiertelnie trujące, proponuję nie jeść. Ale w związku z tym też bardzo niewiele robactwa będzie nam do tych pomidorów się dobierało. Okay? Muszą być naprawdę zdesterowane, nie mieć nic w okolicy, albo muszą być takie warunki, które zmuszą je do zasiedlenia pomidorów. I oczywiście mamy stonkę ziemniaczaną, odcina psiankowatę, więc też będzie nam zajadała pomidory czasami. Mamy przędziorki. Przędziorek, żeby tutaj się pojawił, to w ogóle już trzeba zaniedbać uprawę strasznie. Trzeba przesuszyć bardzo najczęściej. I wtedy będziemy mieli problem z przędziorkiem. Jak zaatakuje, nie ma już co ratować. Pędraki. No, z pędrakami czasami pewnie się spotykacie. Chciał, nie chciał. To dziadostwo. Są różne sposoby. Ja polecam zakopać po prostu ziemniaka i zostawić go na 3 dni, potem wykopać go i do sąsiedzi i wyrzucić. Nie, z sąsiada. Przepraszam, zamyśliłem się. I tak robimy takie pułapki, tak? Robimy takie pułapki na pędraki. To jest najlepsze rozwiązanie i tak naprawdę jedyne rozwiązanie na pędraka. Czasami dochodzi do tak wielkiej infestacji, tak wiele tych pędraków jest w glebie, że nic nie wyrośnie. One zjadają wszystkie korzenie. Cokolwiek by to nie było. No, jako działkowcy na pewno macie różne sposoby na to, tak? Na pędraka. Tu trzeba być kreatywnym, ale ta pułapka na ziemniaka jest dość skuteczna. Poprzednio jak wykopać, wyrzucić. Drutowce rzadkość, naprawdę rzadkość. Tu nie ma wielu prostych sposobów, ale też te pułapki na pędraka też zadziałają, tak?
więc można zastosować. Stonka ziemniaczana, tu mamy typowe metody, to są czynniki biologiczne, odczynniki biologiczne, pirytryna, które możemy stosować w naszej uprawie bezpiecznie. No i dobra, jedziemy dalej. Mamy kilka gnojówek. To są takie fajne rzeczy, które możemy zastosować jako druidzi. Mamy pewną władzę i moc i wiedzę już, jak co zrobić. I możemy spróbować zrobić gnojówkę z pokrzywy na przykład. Najpopularniejsza. Kilogram świeżo pociętej pokrzywy na 10 litrów wody. Pokrzywę zalać w pojemniku i przykryć przepuszczalną tkaniną. Nie wąchać. Mieszać dwa razy dziennie po 3-4 tygodniach. Gdy zniknie piana z fermentacji, a cięcz, literówka się wyklaruje, gnojówka jest gotowa. No i mamy teraz określone proporcje, tak, jakie musimy stosować. Uwaga, gnojówka z pokrzywy jest bardzo bogata w azot, łatwo doprowadzić do przenawożenia, przeazotowania, czyli roślina będzie bardzo silnie rosła, a owoce się nie pojawią. Jeżeli mamy problem z pszczycami, przedzielkami i tak dalej, tak? Zapisane? To jedziemy dalej. Również bardzo polecana ze skrzypu polnego. Czasem go łatwiej znaleźć, czasem go trudniej znaleźć, na pewno trudno go wytępić. Tak? Na to dziadostwo chemia, nie wiem, to trzeba stężony ląd nabrać chyba, żeby tego się pozbyć. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie, to dziadostwo jest takie, że, no Jezu, ale skoro nie możesz kogoś pokonać, połącz się z nim i zrób sobie z niego bardzo dobrą gnojówkę. Także możemy coś z tym zrobić. Gnojówka ze skrzypu polnego ma bardzo, bardzo dużo pozytywnych cech. Wzmacnia odporność, zawiera dużo krzemu, krzemianów, które uniemożliwiają osadzanie się pławek grzybni, która doprowadza do zarazy ziemniaczanej przeciw chorobom grzybowym. Dobra. Roztwór z drożdży piekarskich. Pomidoromaniaków to na pewno interesuje, to jest jedna z częściej stosowanych praktyk. 100 gram drożdży, jedną kostkę rozpuszczamy w pół litra mleka, następnie rozszynczamy w 10 litrach wody i dodajemy łyżkę szarego mydła w płynie. To mydło jest bardzo istotne, wbrew pozorom pozwala na pokonanie bariery pewnej, tak? Oprysk raz w tygodniu przez cały sezon wegetacyjny jako zabezpieczenie przeciw zarazie ziemniaczanej, moczniakom i szarej pleśni. Bardzo dobry sposób, prosty sposób, fajny, skuteczny, sprawdzony. Jak widzicie, tych gnojówek jest parę. Ich metod stosowania jest dużo. Musimy je stosować co tydzień, co dwa dni, co pięć dni, w każdy czwartek, wtorek, coś tam. A ochrona chemiczna jest dwa razy. To nie jest złe. To nie jest złe. Dobra, mamy już piękne owoce. Zadbaliśmy o te nasze sadzonki. Mamy już wspaniałe pomidory, już na krzakach wiszą. Już się cieszymy, ale myślimy, no na przyszły rok chcę mieć tą odmianę znowu, bo jest wspaniała. Ale nie mogę jeść. Możesz. Zajadaj. Do trzeciego grona można zjeść wszystko. Te pierwsze, zwłaszcza pierwsze grono nie zawiera prawidłowych nasion najczęściej. Te nasiona mogą być w różny sposób uszkodzone, obniżone sile kiełkowania, nie pobieramy, ale możemy się cieszyć. A właśnie te pierwsze grono zazwyczaj są najlepsze. Pomijając, że czekamy na nie 7-8 miesięcy już, więc na pewno jakiekolwiek by nie były i tak będą smaczne, lepsze od marketowych i nasze. Tutaj jest mały wycinek tego, co ja miałem chyba w tym roku. Tak, w tym roku miałem 230 odmian w uprawie. Mamy różnego rodzaju wariacje kolorystyczne, jak widzicie, pomidory indigo, które są całkowicie czarne, tam gdzie pada na owoc słońce, UV konkretnie, tam owoc przebarwia się na kolor czarny. Tutaj też jest fantastyczna odmiana RAF, twarda, do przetworów idealna, mamy żółte, mamy pomarańczowe, to jest tyci wycinek tylko, tak? Zielone, fantastyczne, zielone. Absolutnie genialne pomidory, kolor, rewelacja, ale słodycz. Zielone pomidory są najsłodsze. No ale jak to, zielone, niedojrzałe? Nie, 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 dojrzałe. Zielone są dlatego, że zawierają bardzo dużo chlorofilu, tak? I dochodzi w nich do większej metabolizacji cukrów prostych, fruktozy, w związku z czym są słodsze. Zielony pomidor od razu widać, kiedy jest dojrzały. Bo on jest także żywo zielony, taki jak każdy pomidor. Po
potem zaczyna się przebarwiać w stronę, tak to jak tutaj widać. Ma się staje na chwilę ciutko żółtawo, zielony i zaczyna błyszczeć, robić się taki błyszczący. To pierwszy raz zobaczycie, najpierw zjecie pewnie zielonego, bo się nie doczekacie, stwierdzicie, że paskudne, wrócicie za dwa tygodnie i już będą pyszne. Kwestia doświadczenia. Także powyżej trzeciego grona zbieramy sobie na nasiona. I teraz najważniejsza rzecz, pozyskiwanie nasion. Bardzo proste. W przypadku papryk zupełnie banalne, naprawdę. To zacznę o paprykach, bo to sobie możecie zdjęcie porobić. Z papryk po prostu otwieramy sobie owoc, wybieramy nasiona, suszymy te nasiona, ale zanim będziecie suszyć, to wrzucamy wszystko do szklanki i zalewamy wodą. Prawidłowe nasiona osiądą na dnie, nieprawidłowe wypłyną. Puste, płonne, uszkodzone zawsze wypłyną. Tak? Zlewamy, potem na sitko, na papier, suszymy i przechowujemy w torebkach papierowych. Można sobie zrobić z kartki, z czegokolwiek. Pomidor troszeczkę trudniej, bo pomidor jest owocem mokrym, czyli tutaj i mamy jeszcze jedną rzecz, która jest związana z pomidorem. Mamy osłonkę peptydową, taką galaretkę, która się tam pojawia, tak? Dookoła nasion. Pierwsza rzecz, najlepiej ręcznie, łyżeczką, wydłubujemy sobie nasiona. Co ważne, jeżeli tak zrobicie, to macie cały czas owoce, z których możecie zrobić przeciery, soki, wykorzystać, tak? Cały czas. A nasiona są pobrane. Dalej. Wrzucamy to wszystko do jakiegoś słoiczka, miseczki, czegokolwiek. Przykrywamy, zamykamy, zakręcamy, jeżeli to jest słoik. Taka galaretka, ten płynca, tak? Zostawiamy go na 2, 3, 4 dni. To zależy od temperatury. Po tym czasie zauważycie, że nasiona zaczęły się rozwarstwiać. Na dole powstanie warstwa wody, a na górze warstwa pulpy z nasionami. Tak? W tym momencie nasiona już przefermentowały. Teraz mocno to zamieszać, całość, sprawdzamy sobie codziennie, tu płukanie nasion. Mocno mieszamy na przykład widelcem, czymkolwiek. Chodzi o to, żeby znowu ten roztwór się połączył, tak? Żeby rozbić tą taką pulpę. I najważniejsze, zdrowe nasiona zaczną nam osiadać na dnie. Jeżeli nasiona są puste, płonne, będą u góry. Jest to metoda sedymentacyjna, osadowa. Tak? W zależności od wagi ośrodka, cięższy, lżejszy od wody. W tym wypadku wszystko, czego nie chcemy, jest lżejsze od wody. Idzie do góry. Tak? Bardzo prosta metoda. Najlepiej wykorzystać dużo wody. Mamy mały słoiczek pół litrowy, to bierzemy na wiadro 10 litrów. Zalewamy od groma tam wody i wylewamy po chwili. Zostają nam na dnie nasiona. Te nasiona układamy sobie na kartce papieru, tak, i suszymy na kartce nie papieru, tylko ręcznika papierowego, o, będzie lepsze dużo, i suszymy. Przechowywanie w chłodnym i suchym miejscu. Tu jeszcze jednej rzeczy brakuje mi, trzeba dopisać, bez dostępu światła słonecznego. Światło słoneczne aktywuje nasiona, pomidora, w związku z czym też musimy zadbać, żeby było. Jak długo suszymy nasiona? To jest też ważne pytanie. Jeżeli będą zbyt wilgotne, to spleśnieją i nic z tego nie będzie. W waszych domowych warunkach nie dacie rady wysuszyć za bardzo. Czyli można je suszyć, byleby nie w temperaturze. Leżą sobie na parapecie, na słoneczku tam przez tydzień, 10 dni, potem do koperty papierowej i mamy już na przyszły rok nasze nasiona, tak? Dobrze, bibliografia. Uprawa czegokolwiek to też wiedza. Wiedzę trzeba jakoś pozyskiwać. Na pewno warto ją z książek pozyskiwać. Pierwsze trzy książki. Pomidorz klarniowy, pomidor uprawa w tunelach i uprawa pomidora w polu. To książki, które tu są z obowiązku, bo są dostępne obecnie. To są książki przeznaczone dla dużych producentów. Oczywiście znajdziecie w nich ważne informacje, ale będzie ich mało. Tak? To są podane bardziej metody takie wielkoskalowe produkcji i tu niewiele tego znajdziemy tak naprawdę wartościowego. To, co dla nas będzie najfajniejsze, to są te dwie pozycje. Autorka obu to oczywiście pani Maria Wysocka-Owczarek, o której już raz wspomniałem. Obie absolutne, genialne. Tej książki dostać się obecnie już prawie nie da. Szukać w bibliotekach, skanować, kserować, powielać, brać, bo to jest wiedza na wagę złota. Genialna sprawa. No i zaburzenia wzrostu i rozwoju pomidora to nasz tłumacz pomiędzy rośliną a nami, tak? Także szukamy tych książek. Dobrze,
To by kończyło generalnie część dotyczącą uprawy. Zamknęliśmy cały cykl od nasiona do nasiona, dzięki czemu jesteśmy niezależni. Mamy te, które lubimy odmiany, mamy te odmiany po dziadku, po babci, swoje, albo my jako dziadkowie i babcie dajemy je dalej, żeby ktoś je rozmnażał i kontynuował naszą pracę, tak? To jest właśnie cały ten temat. Tu pada pytanie, no dobrze, ale jeżeli Pan tak bardzo namawia na to rozmnażanie, utrzymywanie nasion, to znaczy Pan zarabia. Altruizm? Nie. Nie, nie altruizm. Mam w tej chwili 1000 odmian i gwarantuję, że za życia jednego człowieka, który chce sobie na działce próbować, to nie spróbuje nawet 30%. Nawet jak będzie chciał. Do mnie się wraca po materiał pierwszy, żeby zobaczyć, co jest ciekawego, żeby zobaczyć, co jest wartościowego, żeby zobaczyć, jaki kolor owocu lubię, jaki mu pasują. I wraca się do mnie wtedy, kiedy na przykład odmiana się wyrodzi, bo tak też się dzieje. Po prostu zmienia cechy po 10 pokoleniach. Zdarza się, no niestety. Ale cechy te po 10 pokoleniach już nie są takie, jak oczekiwałem. Więc poproszę jeszcze raz te nasiona i później może nawet w własnym zakresie skrzyżować je z tą odmianą, która się wyrodziła, by skrzyżować tą nowe, stare nasiona, żeby spróbować ustabilizować te cechy, których chcę. Zabawy jest całe mnóstwo i popachy. Życia nie starczy, żeby to wszystko sprawdzić. Ale to, co ja robię w Polsce, jest nielegalne. Serio. Bardzo słusznie. Kontrola trwa już 2 lata mojego gospodarstwa. Tak się żyje w państwie, w którym kontrola obywatela może trwać 2 lata. Jestem jedynym podmiotem w Polsce, który powiedział nie. I ja się nie poddam. Wszyscy inni złożyli broń. Powiedzieli, że nie chcą ryzykować, nie chcą konfliktu z Ministerstwem Rolnictwa. Dla mnie to jest dorobek mojego życia, życia moich rodziców, to jest moje gospodarstwo i to jest coś zgodnego z naturą. Jestem po drugiej stronie niż korporacja. Korporacjom zależy na tym, żebyście co roku kupowali nasiona. Musicie być zależni od nich. Nasiona muszą być używalne i dlatego do odmiana nie może powtarzać cech. Okay? Ja stoję w opozycji, zupełnej opozycji. Jestem po stronie naturalnej. Tak? Trwa walka, w tej chwili bardzo mocna walka. W Polsce przegrana całkowicie. Ministerstwo Rolnictwa oddało w całości ten rynek nasienny korporacjom. Nie będę podawał nazwy organizacji, która została za takim, a nie innym lobbyingiem, bo to nie ma sensu, ale przegraliśmy. Tak? Dlatego jestem sam już. Ale powołałem do życia organizację, stowarzyszenie, którego działanie ma na celu zmianę tego stanu prawnego. W tym tygodniu powinienem mieć już przygotowany projekt nowelizacji ustawy nasiennej. Ktoś, kto czytał w ogóle ustawę nasienną, to wie, że to jest prawie jak ustawa o VAT-ie, która jest grubą książką. Ustawa nasienna nie jest dużo cieńsza. Ten rynek jest zabetonowany, dosłownie. Polska nie jest producentem nasion w ogóle. Praktycznie nie znaczymy nic na tym rynku. My jesteśmy tylko odbiorcą dla korporacji. To nic więcej. W Polsce produkujemy 114 odmian pomidorów zarejestrowanych w międzynarodowej bazie danych. W Europie zarejestrowanych jest 11 tysięcy odmian. Gdzie tu jest Polska? Jesteśmy paprochem tutaj, za przeproszeniem, i nie znaczymy nic. Jeżeli nie otworzymy choć trochę tego rynku dla takich gospodarstw jak moje, które mogą zacząć wnosić świeże powietrze w tą całą skostniałą sytuację, wtedy my nadal będziemy tylko i wyłącznie klientem, nikim więcej. Jest światełko w tunelu i to nie jest pociąg nadjeżdżający. W marcu tego roku w Brukseli spotkaliśmy się z eurodeputowanymi. Komisja Europejska jest świadoma problemów. Wkrótce pojawi się wywiad ze mną w Politico. To jest taka gazeta brukselska, która trafia do właśnie Europarlamentu, w której będzie opisana sytuacja w Polsce jako ten skrajnie negatywny przykład zastosowania prawa nasiennego w praktyce. Bo kraje w Europie mogą to robić. W Belgii całkowicie dopuszczalne, we Francji całkowicie dopuszczalne, w Niemczech
żeby troszeczkę ułatwić wszystkim życie, uznano pomidory za odmiany ozdobne, co wyłącza je spod działania ustawy nasiennej. Tak? Więc walka trwa. Komisja Europejska w czerwcu przygotowała nową propozycję. Nie wiem, czy wiecie, wchodzi nowe GMO. GMO nie kojarzy się dobrze, prawda? Nikomu. Każdy, kto słyszał, ma tak zwane negatywne konotacje. Wiemy, że to jest coś złego, podświadomie. To jest coś nie tak. No i korporacje mają marketingowców, mają prawników i pomyśleli sobie, no trzeba zadbać o nasze interesy, ale to GMO to brzmi już do bani. Jak powiemy, że chcemy nowe GMO, no to upadnie ten temat od razu, nie? Opinia publiczna nas zje. Nazwijmy to NGT. Ha! Fajnie, NGT. Nikt tego nie zna. New Genomic Techniques. Nowe techniki genetyczne. To jest coś, co daje władzę firmom na tyle dużą, że mogą opatentować istniejące już fragmenty genów istniejących odmian. Czyli coś istnieje w przyrodzie, oni sekwencjonują fragment kodu genetycznego i patentują go. To działało już wcześniej, gdy nie było NGT. Dlaczego mówię o tym NGT? Dlatego, że ustawa, nowa dyrektywa unijna dotycząca nasion, tych tradycyjnych, nasiennictwa jest podpięta do NGT. One są związane. NGT będzie wielkim tematem, a nasionka przejdą sobie z tyłu, niezauważone. Tak? Zazwyczaj tak jest. Nikogo nie interesuje, że przekazuje się w ten sposób władzę korporacjom. Ale nas interesuje i walczymy. Udało nam się doprowadzić jako organizację, bo jest to kilka organizacji międzynarodowych, jest kilkadziesiąt. Najbardziej aktywna jest Via La Campesina, to jest organizacja, która w 2018 roku doprowadziła do wprowadzenia prawa do nasion w deklaracji o prawach chłopów i innych osób pracujących na obszarach wiejskich, uznaje prawo do nasion jako jedno z praw człowieka. Czyli moim prawem człowieka jest to, że mogę mieć swoje nasiona. Tak? Oczywiście, niestety, ale deklaracja ONZ ma wartość zerową. Tak samo jak deklaracja praw człowieka ma zerową wartość, tak? To trzeba ją wdrożyć dopiero w życie, żeby miała jakąkolwiek wartość. Ale to, że jest jakaś tam karta praw człowieka, to ma wartość papieru toaletowego w ogóle. Ale to jest kierunek. To jest kierunek prac, który pokazuje rządom, politykom, społeczeństwom, w jaką stronę ONZ generalnie chce się kierować. Tak? No i w duchu tej deklaracji powstała nowa dyrektywa unijna, czerwiec 17 przedstawienie. Pierwsze analizy krytycznie zła dla nas. Przegraliśmy wszystkie odmiany tradycyjne, przegrały. Tylko i wyłącznie całość rynku przejmują korporacje. 3 miesiące ciężkiej pracy, lobbingu, całej reszty, naprawdę dużo się tam działo w Brukseli. Udało się przepchnąć pomysł, zmienia się to i mamy już nową deklarację, która, bo to będzie trwało, to jest proces, który zajmie jeszcze 2-3 lata, tak? To jest takie przepychanie się. I teraz jest już po naszej stronie piłeczka, okazuje się, tacy mali producenci jak ja jednak mogą istnieć, tylko muszą spełnić jakieś tam określone warunki. Fantastycznie, to już jest ta droga. Oczywiście teraz korporacje przyjdą, wezmą znowu wyredukowanych i powiedzą im swoje, więc znowu się zmieni. To będzie się zmieniało jeszcze wielokrotnie, ale generalnie rzecz biorąc cały czas coś się dzieje. W Polsce niestety, ale nie jest pod tym względem dobrze. Nie możecie tych nasion sprzedawać, absolutnie nie możecie sprzedawać. Każda porcja nasza to 500 zł, tak, żeby było jasne. Co? A polerować? Podarować? No właśnie. Ustawa jest dość jasna, każda forma wprowadzenia do obrotu, czyli również darowanie. Ale znaleźli na przykład, położę na ziemi, a ktoś podejdzie i weźmie, no znalazłem. Uznaniowość tego elementu. Bardzo trudno jest to obejść. Analizowaliśmy to. Moje gospodarstwo w tamtym roku wydało olbrzymie pieniądze naprawdę na analizy prawne tego. Na przygotowanie nowej ustawy, na zatrudnienie kilka dużych firm zajmujących się lobbyingiem w tą stronę. Stwierdziłem, że po prostu nie mogę się poddać. Poświęcam wszystko, co mogę, albo przetrwam, albo nie przetrwam. Tak? To jest walka o wszystko po prostu. I ustawa nasienna jest strasznie szczelna. Jest bardzo szczelna. Jest tak szczelna, że wejście nowego podmiotu na ten rynek, znalezienie luki jakiejkolwiek w tym, jest niemożliwe. Ale rozumiem, że pomidory może pan sprzedawać. Tak, oczywiście. Szkolenia jeszcze może pan prowadzić. Szkolenia mogę? Jak samemu nasiona pozyskiwać. Tak, mogą wtedy leżeć. Tak, no, zgadzam jest się. Jest to dobre.
Ale zobaczcie, tak, jest, ale tylko wtedy to jest kwestia też skali. Nie zarobię wtedy na prawników, nie zarobię wtedy na lobbystów, nie zarobię wtedy na nic. Okay. To jest za mało. Jeżeli ja myślę o zmianach całego tego sektora, wszystkiego, żeby to otworzyć dla każdego, no to niestety, ale muszę myśleć też dużą skalą. Tak? Organizacja, która będzie się zajmowała prawami do nasion w Polsce, to Seed Savers Polska. Jest to stowarzyszenie. Uruchamiam je w tej chwili, gdy rozmawiamy, możecie sobie zapisać czy zrobić zdjęcie dla tego adresu. Będzie to stowarzyszenie, które będzie gromadziło ludzi zainteresowanych możliwością własnego uprawy, dzielenia się, rozdawania, sprzedaży własnych nasion pomidorów, papryk i wszystkiego innego, co jest w ustawie o nasiennictwie. To jest ważne, ale z tego to jest dużo. Dobrze, to mamy to. Dochodzimy do etapu już prawie ostatniego pytania i uwagi. A to u pana nasiona można kupić, czy nie ma? Nie, nie. Teraz można. Oczywiście, że tak, można u mnie kupić, dlatego że tak jak powiedziałem, nie poddam się, gospodarstwo działa cały czas, prawnicy są aktywni. My przygotowaliśmy petycję, pod którą podpisało się 1500 osób. Na razie do ministra rolnictwa, jak wiemy, następuje teraz zmiana w rządzie, więc ta petycja nie jest złożona w tej chwili, bo byłaby spalona. Po prostu te 1500 podpisów można by wywalić do kosza, więc na razie nic nie robię jeszcze, czekam aż będzie wyłoniony nowy minister rolnictwa. Działam aktywnie, bronię się i nie dam się. Tak po prostu. Nasiona można... Proszę? Czemu pan sam jest? Bo wszyscy inni otrzymali prostą propozycję. W momencie, kiedy wprowadzali materiał do obrotu, przychodził do nich urzędnik z WIORiN i nakładał na nich karę. Obligatoryjnie z urzędu, dwukrotność obrotu plus 2280 opłaty sankcyjnej, plus jeszcze kreatywność tam, w zależności, jeżeli to było bez paszportów, to 500 zł w każdej partii naszej. Do niektórych groziło po 300 tysięcy. I dostali wtedy ultimatum. Jeżeli zrezygnujesz ze sprzedaży i podpiszesz, że przez 5 lat nie będziesz sprzedawać nasion, to my zrezygnujemy z tej kary. A ja stwierdziłem, że tak nie będziemy grać. Ale z tego do sadzonki pan też sprzedajesz, nie? A rzeczywiście. Moje gospodarstwo działa całkowicie normalnie. Sadzonek też pan nie może sprzedawać. A i w gadach można kupić? Tak, oczywiście. Co roku. Słuchajcie, ten rynek jest zabetonowany. Naprawdę zabetonowany. To też tak nie można? Do pani pomidory czy nasiona? Nie, pomidory. Ona sobie z tych pomidorów weźmie nasiona. Może. No. I później. Ale nasiona będzie... już nie. Nie, darowanie jest formą wprowadzenia do obrotu, rozumiem. No, czyli teoretycznie każdy działkowiec, który rozprowadza nasiona, łamie też przepisy. Tak, oczywiście, do każdej pomidory, partii. Ale pomidory nie. Ale każdy, bez względu na to, czy to nawet kupny ze sklepu, jeżeli bym te F1 wprowadził do obrotu, a to też ma nie przepisy. Tak, bo nie dołączył pan paszportu. To raz, a dwa, ochrona odmiany, znaczy łamie. Ochrona praw do odmiany to drugie. Ale one nie mają takich cech. Słuchajcie, ten rynek jest zabetonowany. Powtarzam to po raz 50, ale to naprawdę musi dotrzeć, jak bardzo jesteśmy w ciężkiej sytuacji z nasionami. To jest koszmar. Czyli tak naprawdę problem powstał w momencie, kiedy wyszliśmy do Unii Europejskiej de facto, bo wcześniej ten problem nie istniał, bo przecież działkowcy kiedyś rozprowadzali wewnątrz nasiona. I tak i nie. To może wszyscy działkowcy się liczebnie podpiszą pod petycją. No, milion podpisów to już całkiem dużo. Widzicie, najważniejszą rzeczą jest szerzenie i propagowanie świadomości tego problemu, że on w ogóle jest. Bo wiele osób nie wie. Przychodzą na takie spotkanie i nagle jest... Ale jak to? Jak? Tak, niestety, jest taki problem. Ale żeby była świadomość, sorry, że wchodzę w zdanie, ale to nie dotyczy pomidorów, to dotyczy wszystkich nasion jako nasion. Nie wszystkich. Ustawa o nasiennictwie ma załącznik, w którym wymienione są wszystkie odmiany podlegające pod ustawę o nasiennictwie. Wyłączone są na przykład roślinne ozdobne. Zostawą o nasiennictwie. Ale to nie znaczy, przepraszam, jeszcze tylko skończę, to nie znaczy, że na przykład nie trzeba paszportować materiału biologicznego w
który sprzedajemy, czyli na przykład sadzonki bratka. Załóżmy. No dobra, a to musi pan paszport wystawić, to jest inna ustawa. No dobra, a rozwinę inaczej temat. A przecież tysiące ton zboża zostało sprowadzone z Ukrainy. Ale to jest konsumpcyjne. To inna zasada. Zupełnie inna. Można przekwalifikować materiał siewny, tak? Można przekwalifikować, bo jako producent mogę to zrobić, przekwalifikować na niesiewny, tak? Albo importer może przekwalifikować na niesiewny i konsumpcyjny. To od mojej decyzji zależy kwalifikacja materiału siewnego. Generalnie jest ciężko, tylko tyle powiem, ale no, będziemy coś próbowali z tym zrobić, tak? Doprowadzić do jakiejś normalności. Jak wspominam, teraz cały czas myślę na odpowiedzi na to pytanie, czy ten problem powstał, jak weszliśmy do Unii Europejskiej. Tak, ale dużo po, bo w 2000, ustawa sama o nasiennictwie jest z 2009 roku, a my w Unii jesteśmy już wtedy 6 lat, tak? Dobrze mówię, 2003 weszliśmy, czy 4? 4, pierwszy dopłaty. Czyli 3 weszliśmy, 1 maja chyba, jakoś tak to będzie. 20 lat, jazda. Dobra, więc trudno jest to jednoznacznie powiązać. Słuchajcie, bo wszystkie państwa, które są we wspólnocie europejskiej, mają te same prawa, a mimo to taka Francja jest w stanie stworzyć ramy prawne, które umożliwiają działanie. Belgia stwierdza jasno, ustawa o nasiennictwie tak, ale dotyczy tylko producentów profesjonalnych. A jeżeli nie jesteś producentem profesjonalnym, to nie jest ustawa dla ciebie. Czyli w ogóle nikogo to w Belgii nie interesuje, tak? W Niemczech są to odmiany ozdobne. Na Litwie, nie, Litwa jest złym przykładem. Oni mają niestety podobnie jak polscy, lobbyści wygrali. Łotwa to ciekawy system. Tacy producenci jak ja rejestrują się raz w roku, wysyłają listę swoich odmian do ministerstwa i to wszystko zasadniczo. Tylko to pokazuje w tym momencie ten przykład łotewski pewne patologie. Mianowicie, jak się tworzy nową odmianę? Wymyśla się ją czasami. W 2015 roku zaobserwowaliśmy znaczny wzrost zainteresowania odmianami rosyjskimi. Nasza już nieistniejąca konkurencja stwierdziła, rosyjskie dobrze się sprzedaje, to ja sobie nazwę je. I nazywają z czapy, tak mówiąc kolokwialnie, jakim się chce. Tworzą 30-40 odmian rosyjsko brzmiących nazwach, bo nikogo to nic nie obchodzi, tak? To jest sytuacja patologiczna, bo nagle powstaje 300 odmian, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością, nigdy wcześniej nie występowały, ale mają ładną nazwę i się sprzedają, tak? No i takie odmiany zaczynają krążyć w Polsce, Rosjanin jakiś tam obserwuje i mówi, wow, to jest, sprzedają się, to ja do Rosji nie sprowadzę. No i sprowadza praktycznie do Rosji sobie, tak? Kupuje tak na jakiś tam Allegro czy coś. Kupuje, sprowadza je do Rosji. Ktoś na Łotwie obserwuje katalog rosyjski i mówi, ty w Polsce się sprzedają, to zobacz jakie w Rosji się pojawiły. Ja z Rosji zamówię. Jakim by im nadać nazwę? Wiem, dobra, ja je nazwę tak. I słuchajcie, tworzy się 1000 odmian, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Tak, nie ma żadnej kontroli. Ten rynek jest, i to jest właśnie patologiczne, nie wiadomo jaki. Na szczęście są pewne, no może nie instytucje, są pewne miejsca normalizujące to. Pewne, takim prekursorem całości tego ruchu Seed Savers są Stany Zjednoczone, Seed Savers Exchange, czyli ludzie, którzy zachowują nasiona, wymieniają się nimi i oni publikują katalog od 1920 roku. Więc jeżeli odmiana występuje w tym katalogu przez te 100 lat, tak? No to znaczy, że ona już ma pewne cechy nabyte, ona jest realną odmianą i istniejącą odmianą. U nas zawsze sugerowaliśmy się tym, co jest w tym katalogu Seed Savers, dlatego, że on jest dla nas kluczowy, najważniejszy. Nawet powiem szczerze, z tego co pamiętam, to jest jakiś film amerykański, jak rolnik walczył o legalizację swoich nasion z dużą korporacją, z tego co pamiętam. Z Monsanto walczył? Tak. O kukurydzę. Tak, o właśnie, o kukurydze. Tak, tak, tak. Bardzo znana sytuacja. Co, jeżeli pole obok rośnie kukurydza Monsanto, to czy moja kukurydza mogę z niej pobrać nasiona? Nie, nie możesz, bo się skrzyżowała. Nie robić. A jak się ma sprawa sprzedawania na rynkach sadzonek? Ja mówię w tym temacie. O sportowaniu roślin, także 2 lata temu zrobiłem kurs. Jeżeli chodzi o obrót sadzonek, tak, materiałem szkółkarskim, nie tylko tutaj mówimy o nasionach i tak dalej, jeżeli sprzedajemy do odbiorcy bezpośredniego,
to nie musimy paszportować roślin. Czyli jeżeli ja sobie dam informację, że sprzedaję rośliny, nie konkretne rośliny, nie sprzedaję pomidora odmiany takiej i takiej, ogórka odmiany takiej, sprzedaję rośliny, zapraszam Kopernika 39, ktoś przyjdzie do mnie, zobaczy, że te rośliny sobie tam są, może je ode mnie kupić, nie ma problemu. Mogę dać, ja też za darmo. Też nie ma problemu. Ale jeżeli napiszę konkretnie, że mam taką i taką odmianę, taki i taki gatunek, podchodzi to już pod obowiązek paszportowania roślin. Czyli taki paszporcik, taka naklejeczka, karteczka i tak dalej. Żeby wystawić paszport roślinny, trzeba zdać egzamin państwowy. Nie są trudne pytania, pytania są opracowane. 2 lata temu to było w formie testu online, teraz już trzeba stacjonarnie. I następnie trzeba, jak dobrze pamiętam, na wiosnę albo jesienią już zgłosić do WIORiN-u, czyli Wojewódzka Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, jakie gatunki zamierzam uprawiać i gdzie je zamierzam uprawiać. I tak jak na przykład znacie doktora Markuszewskiego, ten z kucykiem, w tym roku zgłosił, że uprawia leszczynę i nie pamiętam jaką tam odmianę. Przyjechali z WIORiN-u, bo szukali jakiejś choroby. Bo pojawiła się informacja, że chorują na coś tam. Przyjechali, pobierali próbki i to właśnie jest po to, że w momencie paszportowanie wcale nie jest czymś złym. Jest. Jest? Nie. Nie jest. No właśnie. Nie. Skoro tutaj pan potwierdza, czyli znaczy, że nie jest czymś złym. Natomiast dobrym jest pod tym względem, że jeżeli pojawi się jakaś choroba, załóżmy tak guzowatość korzenia na drzewkach owocowych, to jesteśmy w stanie prześledzić ścieżkę, od kogo ta choroba wyszła. Wirus mozaiki tytoniu, tak jak pan tutaj powiedział, jest bardzo trudny do zlikwidowania. Jeżeli wiemy, od kogo kupiliśmy sadzonki, bo kupiliśmy je paszportowane, ktoś tam zauważył, że macie wirusa mozaiki tytoniu, są w stanie po paszporcie dojść do tego, co wyprodukował sadzonki, od sadzonek dojść do tego, który wyprodukował nasiona, i wtedy się zaczyna, tak, ale zaczyna się problem u tego, który rozprowadza tą chorobę albo szkodnika. Tam jest wykaz chorób i szkodników, które są po prostu kontrolowane. Tak, podlegające obowiązkom ich zwalczania. Kiedyś ja pamiętam, że jak chodziłem do technikum, to szarkę pewnie wszyscy znają, nie? Czyli ospowato śliwy. Za czasów technikum to była choroba, która podlegała zwalczaniu. Z urzędu. Znaleźli u ciebie jedno drzewo porażone szarką, w jakimś promieniu wszystkie śliwy były wycinane. Także było to tak zwalczane. Natomiast mówię, paszportowanie wcale nie jest takim złą sytuacją. Paszportowanie pojawiło się, temat paszportowania pojawił się bardzo, bardzo dawno temu, natomiast u nas został przespany. I na szybko było coś wprowadzane. Wrzućmy cokolwiek, jakoś to będzie, nie? No i tak wyszło. Także oddaję dalej głos. Działa? Działa. Paszporty nie są złe. Jesteśmy w erze globalizacji. Można kupić cokolwiek, gdziekolwiek. Tak? I w ten sposób dojdzie do transferu pewnych fitopatogenów, czyli chorób, z obszarów, które u nas nie występowały. Problem będzie, jeżeli będą one naprawdę zjadliwe i doprowadzą do uszkodzenia całej plantacji. W naszym wypadku, w waszym wypadku, takich małych ogrodów, to nie jest jakiś wielki problem. Problem tak naprawdę dotyczy wielkich producentów. I to jest problem. Ktoś, kto produkuje nie tam 50 kg pomidora dla siebie, tylko 5000 ton pomidora. On musi zabezpieczyć produkcję. Tak? To jest, jak widzieliśmy, 300 miliardów, nie, ile na początku? Kto pamięta tą liczbę, jaki jest handel, wielkość handlu? Dużo. Dużo. Zobaczmy. A jest, zobaczymy jak naszą pamięcią. A wielkość, o, mamy 10 miliardów dolarów. To jest duży rynek, to są olbrzymie pieniądze. To nie była kostka. I dlatego te paszporty mają sens. Trafia do mnie materiał, który zawiera jakiś fitopatogen, na przykład wirus brunatnej wyboistości liści pomidora, który tak naprawdę nie jest zabójczy, ale doprowadza do uszkodzenia samych owoców pomidora. I to sprawia, że one są niehandlowe. To nie chodzi o was, tylko chodzi o wielkie firmy. Tak? To taki mały pokaz tego, dlaczego.
Ale tak czy inaczej, paszporty mają sens, bo wymagają też od producenta zdania egzaminu, a ten egzamin może nie jest jakiś bardzo trudny, ale trzeba się wykazać konkretną wiedzą z tego zakresu. Więc to też jest jakaś forma odizolowania producentów, którzy wiedzą chociażby, jakie pewne procedury bezpieczeństwa, wiedzą, jakie są choroby i tak dalej, od ludzi, którzy są po prostu z przypadku, bo widzicie, na tym rynku nasiennym pojawiają się też oportuniści. Można kupić na zachodzie 1 gram nasion czegokolwiek, jakiegoś tam pomidora. 1 gram nasion to jest w przybliżeniu 100 nasion, to jest 1 grama, żeby ułatwić. Te 100 nasion można zrobić 10 opakowań po 7 zł, każde 70 zł, a za ten 1 gram będzie 5 zł. Biznes jak złoto, tak? No i niestety ludzie na tym korzystają. Taki typowy oportunizm. Sprowadzali z zachodu duże ilości nasion, dzielili je i rozprowadzali w Polsce. Bez paszportów nie wiedzą, co sprzedają. W żaden sposób. I co jeżeli w tym wypadku dochodziłoby do jakiejś naprawy choroby? No bo oni nie znają źródła, nie? Dochodzi do przerwania tej informacji, to był pośrednikiem, gdzie było źródło zakażenia. To jest klucz, bo trzeba znaleźć to źródło i je wyizolować, naprawić, usunąć chorobę, tak? Musimy dbać już o cały globalny rynek, a nie tylko o swoje małe podwóreczko, tak? Tu już mówimy o takiej średniej i większej produkcji. Pytania, uwagi? Szkoda, że paszportu nie ma na ślimaki. Stąd przyszły. Nie, no z tymi ślimakami to rozwiązanie problemu byłoby popularyzacja w prasie, radiu i telewizji przepisów na ślimaki. Informacja o tym, jak dobry mają wpływ na dietę, figurę, cerę. I po roku nie byłoby ślimaków. Przychodziliby ludzie z miasta i czy ma ślimaki? Ale ma ślimaków, nie? Bardzo dziewczyny. To kwestia popularyzacji tego tematu. Tak, ślimak dobry, gotowany, marynowany, albo właśnie na cerę, kremy, przeciery, pasty. Ale ten bez skorupowy też? No o tym chodzi. 3 razy gotować, tak, z grzybami. Ja mam wylać wodę. Czy można uprawiać, znaczy się sadzić pomidory w donicach? Tak, oczywiście można pomidory sadzić w donicach, jest to jedna z metod. Przy czym trzeba pamiętać, że bryła korzeniowa pomidora jest dużo większa niż to, co widzieliśmy. Jak wyrywacie pod koniec roku, czy na początku roku pomidory, to bryła korzeniowa jest wielkości 2 pięści mniej więcej, nie? Ona nie jest duża, jest malutka. Ale te 2-3 metry to są bardzo cienkie, włosowate korzenie. Trzeba zapewnić przynajmniej te 25-35 litrów, duża donica i wtedy będzie ok. Czy wycinać dno? I właśnie, jeżeli jest taka możliwość, to wtedy donica może być dużo mniejsza, bo roślina będzie czerpała substancje pokarmowe z gleby pod donicą. Dziękuję. Proszę. Od kilku lat mam coraz więcej pomidorów uszkodzonych, wygryzionych i zauważyłem, że tam takie zielone larwy sierpowate siedzą i jeszcze bardzo dużo liści pogryzionych. W tym roku to ze 30%, bo widać bardzo, że osłabione rośliny, czyli wygryzione blaszki, tylko nerwy zostają. To jest jakaś trwa. Ja nie namierzyłem tego, bo nas rzadko się to pojawiało. Tak, to po prostu ręcznie tłucy tyle. Nic nie, ja wiem, o jakie chodzi, takie zielone małe liszki są. I one żrą zawsze, żrą owoce pomidora, liście, nic im nie przeszkadza, ta solanina, nawet smakuje chyba, wcinają co się da, nie? To wiem, o co chodzi, ale nie namierzyłem tego prawa jeszcze. A papryce właśnie, bo ja w tym roku miałam papryce, wszędzie właśnie mi coś wygryzło w środku. Ślimak też to zaraz. Ale u nas na przykład najczęstszą przyczyną problemu są myszy. Po prostu myszy. Jeżeli chodzi o paprykę, to mysz ścina. Tak samo u nas na przykład soję też uprawiamy, bo bardzo lubię soję, tą edamamę, nie wiem czy ktoś uprawia, to jest genialna rzecz. Ona jest bardzo wysokobiałkowa. No i jak mysz usłyszy wysokobiałkowy pokarm, no to pierwsza rzecz, którą robi, to idzie dalej. Zjadają wszystko. Utrzymać to całe, to ciężka sprawa jest. Dobrze, pytania jeszcze jakieś mamy dzisiaj? Słuchajcie, ja bym sobie pozwolił, może jak dołączę się. O Boże. Dołączę się, zrobię sobie kilka notatek. Słuchajcie, to będą takie informacje, które ja zbieram od działkowców. No, ja jestem kontaktowy, tu przyjdę, pogadam, tam coś zjem, tam coś ukradnę i tak dalej, nie? System korzeniowy, rozmowa była ok, tak, faktycznie, bardzo mocno jest rozwinięty. Jak pikujecie, to jak wyrywacie, tak, bo wiecie, co to jest pikowanie, produkujemy sobie tą rozsadę, pikowanie,
on jest wtedy taki długi. Jak uszczypniemy ten wierzchołek, to on wtedy nam się rozejdzie właśnie ładnie na boki. Będzie już wtedy nie taki typowo palowy, bo typowo pomidor, jak bracie, co? Proszę mnie poprawić. Pomidor typowo ma system korzeniowy palowy. Wchodzi sobie w głąb i tam się rozwija. Natomiast jak uszczypniemy ten wierzchołek, to z tego jednego pala zrobi się więcej. Rozejdą się na boki i tak dalej. Także to w ten sposób. Jak powstają nasiona F1? Bo nasiona F1 to nie są nasiona GMO. Bo bardzo często się właśnie słyszy od działkowców, nie kupuję F1, bo to jest GMO. Nie. To bierze się rodziców, którzy mają jakieś cechy dobre, jakieś cechy złe i się miesza. To weźmy sobie taki przykład. Kobieta ładna, inteligentna, biedna. Mężczyzna głupi, brzydki, bogaty. Miesza się ich razem i powstają dzieci, czy powstaje pokolenie F1, gdzie załóżmy, że będą mieli cechy matki, czyli będą ładne, inteligentne i cecha ojca bogate. Tak? I to jest takie idealne pokolenie F1, tak? No tak, ale jeżeli te dzieci pójdą sobie w świat, to część to przechla tą kasę, część sobie zrobi, no załóżmy, jakieś operacje plastyczne, bo chce być jeszcze ładniejsze i pokolenie F2 już niekoniecznie będzie takie same jak F1. Także to jest takie wytłumaczenie pokolenia F1, najprostsze i najłatwiejsze. Przekazywanie nasion. Tutaj, jak już wiemy, przekazywać nasion nie można. Ale o co mi chodzi? Chodzi o to, że teraz mieliśmy szkolenie dla nowych działkowców. Jedna pani ze mną rozmawia, mówi, że mój ojciec miał odmianę pomidora. Nie wiemy, co to jest za odmiana. Zostały jakieś stare nasiona. Słuchajcie, ja myślę, że można by się z panem Sławkiem dogadać. Przynieś mu te nasiona. On posieje to u siebie, posadzi i albo na przykład określi wam, co to jest za odmiana, bo na przykład już nie jesteście w stanie, zostało ostatnie 2-3 sztuki i żeby to jakoś tam ratować, albo określi wam, powie, jaka to jest odmiana, albo rozmnoży ją i będziecie mieli swoje nasiona. Tak? To jest takie, jest pan Mariusz Zasępa, który jeździ po Polsce i zbierał terenie. Derenia bardzo często było siewki, on to później zbierał te szczepy tego derenia, selekcjonował i dalej rozdawał już po prostu roślinki. Nie? Taki temat, który tutaj nie rozmawialiśmy na ten temat wcześniej i nie wiem, czy będzie zgoda, to prezes to ładnie tutaj załagodzi. Słuchajcie, ale może tak, no bo tutaj gadamy sobie o teorii, nie? No to pięknie, rośnie sobie wszystko super i tak dalej, ale może przenieśmy to na praktykę. Daleko gady nie są. Gady daleko nie są. Buduje się sala konferencyjna w gadach, a może po prostu pojedziemy tam. Tak? I to by było dobre. Znaleźć taki termin, kiedy Sławek ma najmniej wolnego czasu i myślę, walają tam działkowcy. Najmniej? Czyli tak, no najlepsza opcja by była produkcja sadzonek, tak? Zobaczycie, jak to się pikuje, jak to się tam cały proces. No i później oczywiście to, co będzie najfajniejsze, czyli kiedy te grona są między pierwszym a trzecim, kiedy jeszcze nie zbiera nasion. To wtedy można sobie popróbować, nie? Pewnie się zgadzam. Tak, taki jest plan, też i kierunek jakby rozwoju gospodarstwa. Chcemy pełnić misję edukacyjną. Jest to bardzo ważny kierunek. Wiedza to jedyna rzecz, która się mnoży, jak się nią dzieli. To jest taka piękna cecha wiedzy. Powstaje u nas nowe zabudowania, nowe budynki i między innymi sala konferencyjna, w której będziemy chcieli kilka razy do roku prowadzić szkolenia, pokazywać, jak to wygląda w praktyce, przejście po namiotach, zobaczyć, jak wyglądają prace pielęgnacyjne. I takie jedno-dwudniowe wycieczki będą w planach prowadzone, tak? Tylko to jeszcze nie wiem, czy uda nam się w przyszłym roku wystartować prawdopodobnie, jeżeli nie, to już na pewno za dwa lata. No bo słuchajcie, ja też mam znajomych, którzy mają szklarnie, ale mają szklarnie wielkotowarowe, nie ma możliwości wejścia. Nikogo obcego nie wpuszczą. Tak? Bo tu chodzi o roznoszenie chorób, roznoszenie szkodników, także nie ma takiej sytuacji. Co dalej? Prawa do odmiany, czyli to, co było tutaj powiedziane. Czyli jeżeli kupię sobie na przykład Carmelo F1 z Biedronki, no może nawet nie będzie F1, nazwijmy, że to Carmelo, nie jest pokolenie F1, ale jest to odmiana zarejestrowana. Słuchajcie, sprzedawanie, wprowadzanie do obrotu odmian, które są prawnie chronione, jest karalne. Za to grożą nie tylko sankcje, jeżeli nie macie paszportu, to dostaniecie karę za brak paszportu, także pamiętam, to 500 zł było, tak? Za brak paszportu, a dwa, to firma, która jest właścicielem danej odmiany, nałoży już na was dużo, dużo większe kary.
Jest tutaj Bolestraszczycy, są, którzy się zajęli bardzo mocno hodowlą odmian derenia. Wcześniej to nie było zarejestrowane, było to jako deren wielkoowocowy. Natomiast teraz już mają to jako odmiany, nazwy. Jeżeli ktokolwiek zaszczepi sobie tą odmianę, gdzie się ją sprzeda i ktoś go doniesie, to już to są wielkie kary. Nie? Najczęściej na plantację truskawek jeżdżą. Na ogródki działkowe raczej nikt nie będzie jeździł, żeby kontrolować. Truskawka się sama rozmnaża, nie? Kupujemy sobie jakieś tam sadzonki w sklepie internetowym, sadzonki Frigo albo jakieś doniczka. Piękne, super, no jest pycha, tak to. Skoro mi smakuje tej sąsiadce, będzie smakowało sąsiadowi i tak dalej. Rozdajemy, okej, do momentu, aż nikt nas nie złapie, nie? Natomiast na dużych plantacjach przygotowanie do rozmnażania jest już karalne. Czyli jeżeli nie poobrywamy rozłóg z tych truskawek, jest to przygotowanie do rozmnażania i na nich już nakładają karę. Także to jest takie właśnie drastyczne prawo. No firmy wykładają kupę kasy w to, żeby hodować nowe odmiany, nie? Kto był ze mną w Skierniewicach, to widział, jak idzie hodowla, jak po prostu rośnie sobie pole tej maliny. Jest zła, jest nieodporna na choroby, to dostaje randapem, już jej nie ma następnego dnia. Co dalej? Kiełkowanie nasion, zgorzel siewek. To jest tak, że no ja też śledzę różne fora, bardzo często jest tak, że no, nasiona nam nie kiełkują. Kupiliście, wiadomo, z dobrego źródła, sprawdzone. Mi wykiełkowały, prezesowi nie wykiełkowały. To co? No to będzie opieprz, tak? Co ty mi sprzedałeś? Bubel i w ogóle, nie? Ale to jest tak, że ja kupiłem w Biedronce ziemię, a on kupił w Lidlu. I to co mówi profesor Bieniek na ostatnim szkoleniu. Ziemia w którymś z centrów ogrodniczych, ze sklepów ogrodniczych w zeszłym roku była bardzo mocno przesolona. Było za dużo składników pokarmowych i te nasiona nie chciały kiełkować. Druga sprawa to co tutaj też pan Sławek mówił, kiełkowanie na gazie, na wacikach i tym podobne. Jak to wygląda? Bo ja też to stosuję, tylko ja stosuję to akurat w przypadku dyni. Wacik, ja to kładę akurat jakieś pojemniczki takie zamykane, kładziemy nasionka, one sobie wykiełkują, sprawdzamy tam codziennie, czy jest kiełeczek i jak jest kiełeczek, ja pęsetką przenoszę do doniczki z ziemią. A mogę coś spytać? Nasiona i ziemi mi nie skiełkowały, okej. Okay. Ale bym też na wiginie to zrobiła i też mi nie skiełkowały. Więc pytanie jest, prawdopodobnie z nasionami coś było. Tak, tu w tym wypadku może być tak najbardziej. Gdzie mogę reklamację użyć? Do nich. U sprzedawcy. Tak. Podstawą reklamacji jest opakowanie po nasionach. Tak. Koleżanka, z którą... Tak, dowód zakupu. Koleżanka, z którą studiowałem, miała tutaj takie duże uprawy i coś kupili. Wyszła jedna odmiana, nie ta, która była na opakowaniu. To nie tylko im się należało zwrot za opakowanie, ale odszkodowanie, nie? Także tego pilnują. Pamiętajcie właśnie, ten zgorzel siewek, natomiast podłoże to jest bardzo ważne, w czym kiełkujecie. Ziemia kompostowa, super, wiecie co tam jest? Ale ja sobie wezmę, na działce sobie wykopię u siebie. Jak żony nie ma w domu, to ta ziemia trafia do piekarnika. I to nie jest żart. Śmierdzi jak cholera. Dlatego nie może być żony w domu, nie? Bo do mikrofalówki wkładam piasek, który, bo ja przysypuję akurat piaskiem, także jest przepłukany i tak dalej, ale on trafia do mikrofalówki, ziemia trafia do piekarnika. Chodzi, żeby zawieść wszystko, co może mi uszkodzić te siewki. Tak? Także to jest może coś głupiego, ale po prostu w przypadku, jak ja prowadzę hodowlę pigwowca, to dla mnie jest ważna każda roślinka. Co dalej? Podlewanie rano czy wieczorem? Rano czy wieczorem? Wieczorem. No, może być i rano i wieczorem. No właśnie, tutaj jest duża powierzchnia. Sławek może wietrzyć te tunele foliowe. A wy kiedy podlewać? Kiedy byście podlewali? Rano czy wieczorem? Wieczorem. I źle. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli podlejecie wieczorem, ta woda zacznie parować, nie ma ruchu powietrza, nie ma słońca i wtedy jest większe szanse, że się rozwiną choroby grzybowe. Ogródki działkowe podlewajcie rano. A no nie musi jechać rano. Kupujemy sobie, teraz jest chleb w jakimś supermarkecie, wyprzedaż minus 50%, nie będzie mówił, w którym, bo jeszcze kupicie mi. Są czasowe regulatory, o której godzinie on ma się odpalić. Co jeszcze? Nie lejemy pomidora po liściach. Nie, tak?
Nie lejemy, nie lejemy. Nawadnianie kropelkowe, czyli to już też te nawadnianie kropelkowe, to tam już są śmieszne pieniądze, około 100 metrów, kosztuje około 150 zł. Rozkładamy sobie linię i kapie tylko pod daną roślinkę. Plusy, mniejsza ilość chorób grzybowych. Drugi plus, jak jest sucho, tak jak teraz jest sucho, jak było, to nie musimy pielić między roślinami, bo tam chwasty nie będą rosły, bo nie będą miały wody. Szczególnie jeżeli damy czarne agrowłókniki. No albo damy czarne agrowłókniki. Mamy całkowicie temat zamknięty. Nie paruje ziemia, nie ma chwastów, podlewanie jest tylko i wyłącznie bezpośrednio do bryły korzeniowej, same pozytywy. Włóknina taka wielokrotnie może być wykorzystywana przez kilka lat, kosztuje grosze, to jest bardzo dobre rozwiązanie. A ja słyszałem, że też można szarym kartonem, takim nie. Tak, tam jest pani Kaja, która właśnie wykłada tym kartonem. U prezesa jest pani Grażyna, która też wykłada kartonem i na to kładzie jeszcze słomę. I później to po prostu przykopuje, nie? Natomiast co jeszcze? Jak macie problemy ze szkodnikami glebowymi, na? Turkuć? Chrabą szmajowy? I ten trzeci. Ten taki myszowaty. Kaczownik ten i tym podobny. O, i nornice właśnie. To ktoś się tutaj pytał, doniczka. Są tak zwane cylinderki, czyli to jest doniczka tylko zewnętrzna, bez dna. Rozkładamy czarną agrotkaninę, nie agrowłókninę, tak, bo to jest to taka plastikowa, agrotkanina jest taka materiałowa. Rozkładamy na całym agrotkaninę, stawiamy cylinderek albo doniczkę bez dna, tylko koniecznie bez dna, nie? Bo tutaj się spotkałem, że jeden ciałkowiec położył wiaderka, mówię, dziury zrobiłaś? Nie, bo mi szkoda tych wiaderek, nie? I po prostu przyjdzie, podleje raz od święta, jak już podleje, to tyle, że one pływają, bo ma starczyć na 2 tygodnie, bo nie wie, kiedy przyjdzie na działkę, nie? I to jest tak, jeżeli one nie mają dna, to najpierw system korzeniowy rozwija się w tej doniczce. Okej, okej. To to, co mówiliśmy, jak wyrywacie, to pierwsza ta część jest tak jakby tylko taka bryła, nieduża. Ale następnie, jeżeli będzie mu za mało tego miejsca w doniczce, to przez tą czarną agrotkaninę przejdzie sobie w głąb gleby. Jeżeli tam cokolwiek podgryzie, to podgryzie tylko trochę tego korzenia. Nie ma problemu, roślina da sobie radę. Bo jeżeli bardzo często tutaj też były przykłady w ogrodach, że sadzą do gruntu, sadzonka sobie więdnie, tak, malutka, no bo po prostu coś wchodzi i od razu zjada, nie? Obrywanie liści. Słuchajcie, to w ogóle już jest temat taki, który tu można by było gadać ze 2-3 godziny, nie? Przygotować to dokładnie, pokazywać i w ogóle. Natomiast w tym kierunku są chore informacje w internecie, bo i z tym się spotkałem, że obrywajcie wszystkie liście, to wtedy idzie w owoc, a nie w liście, nie? Mówię, kurna, no słuchajcie, to jeżeli nam obetną rączki, to przecież nie wykarmimy rodziny, nie? Liście też pełnią jakąś funkcję. I także znalezienie momentu tego, to jest tak, najłatwiejsza zasada, to jest tak faktycznie grono wykształcone, wszystko jest super, te liście nie karmią. Ale też popatrzcie na te liście z dołu, jeżeli one są już żółte, są już takie porażone przez choroby, to ten liść już nie jest potrzebny. Tak, to wtedy go usuwamy. Co jest też ważne przy uprawie pomidorów? Ważne jest, żeby nie być zachłannym. Czyli nie kupujemy 20-30 sadzonek, chociaż dla Sławka to by było ok. Tylko kupcie ich mniej, posadźcie je rzadziej. Tam ma hulać wiatr. Tak, jesteśmy spoceni na działce, wsiadamy gdzieś do autobusu, to trzeba pochodzić i powietrzyć się. Pomidory też muszą się przewietrzyć. Także zostawcie luz po prostu między roślinami. Będą się stykały, to choroby będą przechodziły z jednego na drugiego, tak? Jaki problem jest przeskoczyć, jeżeli mam tylko kawałek? Ale jeżeli mam duży kawałek, to już muszę się rozpędzić i już będzie problem, żeby przeskoczyć szkodnikowi chorobie, tak? A poza tym, jeżeli będzie duża rozstawa i będzie to odpowiednio wietrzone, choroby grzybowe, opóźniamy wejście, nie? Bo nie możemy wyeliminować tych chorób, żeby, chyba że chemicznie 2 opryski. Ale możemy opóźnić wejście tych chorób grzybowych. Tu warto wspomnieć, że na szklarni takiej typowej, działkowej, warto ją otworzyć już na stałe, na cały sezon, od razu po zimnych ogrodnikach. Po zaście. I już zostawiamy otwartą, tak? O pomidorach mówi się, pomidor lubi mieć suchą głowę i mokrą nogę. Optymalną taką formą uprawy dla pomidora byłby parasol, tak naprawdę, żeby nie padało na niego z góry, ale z boku był swobodny dostęp i cyrkulacja powietrza. Zamykamy szklarnię dopiero przed pierwszymi przymrozkami. Cały sezon ona musi być otwarta. I co jeszcze? Jeżeli będzie parzyło słoneczko, tak jak teraz parzyło,
to albo jakaś cieniówka, albo wapnowanie szklarni z zewnątrz, tak, żeby ograniczyć ilość światła. W zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, bo w tym roku się nie spotkałem, w zeszłym roku, jak było tak gorąco w szklarni, były problemy z pobieraniem potasu. Owoc był nie tak jak tutaj, był tutaj na górze zielony. I to był właśnie objawy tego, że jest za ciepło. Powiem tak, że jak jeszcze miałem działkę na Wójtowej Roli, to kupił do prezesa. Może na razie nie chcę kolejnej, także to tak. Ja wkładałem wentylator, który był podłączony do panela fotowoltaicznego. I on mi podawał ruch powietrza w środku. Tak. No ekonomicznie, bo nie trzeba nic za to płacić, nie? Co dalej? Opryski ekologiczne. Jeżeli jeszcze tylko mogę coś powiedzieć a propos tych oparzeń. Jeżeli widzimy, jeżeli wiemy, że lato zapowiada się naprawdę gorące, tak, to w tym momencie nie usuwamy tylu liści, ile na początku zalecałem. Jeżeli usuniecie wszystkie liście do najwyższego zawiązanego grona, a będzie słońce bardzo mocno operowało, to tak wygląda oparzelina słoneczna w przypadku pomidorów. Tak? Owoce, temperatura owocu przekroczy 45 stopni, barwnik się rozłoży i dojdzie do dyskoloracji samego uszkodzenia po prostu pod wpływem temperatury. Tak? Więc jeżeli widzimy, że jest bardzo gorąco, to oceniamy liście po tym, czy są uszkodzone, czy nie są uszkodzone. Jeżeli widzimy, że są żółte, pękające, są jakieś na nich zmiany nekrotyczne, no to wtedy je usuwamy. Ale jeżeli okaże się, że lato jest takie spokojne, fajne i tak dalej, to zasada obowiązuje jak najwyżej, aż do najwyższego zawiązanego grona. Opryski ekologiczne. Słuchajcie, mleko. Mleko od krowy. Pół na pół rozrabiamy z wodą. Nawet jak mi się pojawiała szara pleśń, to po prostu zdrapywałem szarą pleśń. Od koleżanki, która miała krowy, brałem mleko i tym mlekiem to polewałem. Podejrzewam, że po prostu tworzy się taka warstwa jak po oprysku drożdżami, która powoduje to, że ten domek, to mieszkanie już jest zajęte i nie ma miejsca dla innego, nie? Przy objawach niedoboru, jeżeli uprawiacie któryś raz w tym samym miejscu, zalecałbym opryski fluorowiny. Tak po prostu, ewentualnie, no jak mam oczywiście gnojówkę z pokrzywy, no to jest najlepsze rozwiązanie. Fluorowin, no można jednak kupić to w sklepie, robimy oprysk też raz na tydzień. Prowadzenie, czyli to, co było tutaj powiedziane przy odmianach wysokich. Tutaj Sławek proponował prowadzenie na jeden pęd. W naszych warunkach, czyli Warmia i Mazury, jak najbardziej, ze względu na to, że plon sumaryczny będzie mniejszy, ale owoce będą większe i wcześniej. Jak wyprowadzicie dwa pędy, plon sumaryczny będzie większy, owoce będą mniejsze i będzie opóźniony zbiór. A z czym to się wiąże? Dlaczego nie zalecam tego w naszych warunkach? Bo ta zaraza ziemniaka kiedyś przyjdzie. Dlatego wcześniej czy później ona przyjdzie. Czym wcześniejszy będziemy zbierali zbiór, tym więcej się najemy, tym więcej narobimy przetworów. Także to też jest taka uwaga. Także prowadzi się przeważnie 1, 2, 3 pędy, natomiast u nas bawmy się po prostu na jeden pęd. Czasami jak produkujecie sadzonkę pomidora, okej, tutaj mamy idealne warunki, bo jest szklarnia, tunel foliowy, szklarnia ogrzewana, wietrzona, jest różnica temperatur między dniem a nocą, są optymalne warunki. W domu bardzo często, jak macie na parapecie, to na dole jest grzejnik odkręcony i nie ma tych różnicy temperatur. Cały czas mamy te 20-21 stopni i to jest tak, że robią wam się duże odstępy między liściami. Sadzonka jest wyciągnięta. To słuchajcie, nie bójcie się, jeżeli ta sadzonka sobie rośnie tak, wsadzicie do góry nogami do ziemi. Ona się bardzo ładnie ukorzenia. Albo jeszcze druga opcja, nawet jak byłem na praktykach w szklarni, przyszły wyciągnięte sadzonki, to po prostu z tą bryłą korzeniową się stawiało do góry nogami. I ona wtedy już jest kawałeczek inny, tak? Niższa jest, tak? O tym kawałeczek. Poza tym w tym miejscu, w którym ona trafi do gleby, się ukorzeni. Pomidor się ukorzenia jak kwast. Nawet te, które macie tam w kątach liście, wyrastają, jak jest już troszeczkę chociaż drewniałe na dole, do wody, tylko no nie możecie dopuścić do tego momentu, żeby on był aż taki duży, nie? Także je wyrywamy odpowiednio wcześniej. Ale jeżeli już dopuściliście do wody i on też się ukorzeni. Nie trzeba do wody. A, do gruntu można od razu. Słuchajcie, jeszcze taka zabawa, którą można się pobawić w domu. Szczepienie pomidora. Taki przykład jest odmiana czarna,
odmiana żółta, odmiana czerwona. Siejemy po jednym nasionku do jednej doliczki. Następnie jak one sobie wyrosną, kaleczymy te delikatnie w jednym miejscu i wszystkie trzy szczypy spinamy razem. Następnie odcinamy korzeń od dwóch, czyli zostawiamy jeden korzeń, a na górze będziemy mieli czerwoną, czarną i tą żółtą, nie? No kurde, przyjadą wnuki, dzieci i tak dalej i mówi, ty babcia, tata, mama, co wy tu cholera jasno macie? Jakie fajne, nie? Takie coś innego po prostu do pokazania, jak macie mało miejsca. Ja prowadzę uprawę u siebie pomidora na tym, na parapecie, nie na parapecie, na balkonie, także to też się udaje. Natomiast przedziorek, jak cholera już wejdzie, to już wchodzi i tak wchodzi na potęgę. Jeżeli zastosujecie akarycydy, czyli środki do zwalczania przedziorka, to co Sławek powiedział, pojawi się przedziorek też po ptakach. Okres karencji dla akarycydów jest 3 tygodnie. On się pojawia wtedy, kiedy już się zaczyna zbiór pomidorów. Czyli opryskam, to wejdzie mi zaraz za ziemniaka i będzie tych pomidorów. Ale jest dobroczynek szklarniowy, dobroczynek wielożerny. Nie będę mówił, gdzie to można kupić, bo czasami się trafi dobrze, czasami się trafi źle. I jego, jak już przyniesiecie, to nawet u mnie na balkonie, gdzieś on sobie tam siedzi. Bo przedziorek też bardzo często poraża jakieś sulfinie, petunie, pelargonie i tak dalej. Natomiast jak już przyniosłem tego dobroczynka raz, to on sobie gdzieś tam krąży i w tym roku nie było żadnego. Pomimo tego, że było lato właśnie takie, które było dla przedziorka, na balkonie nie miałem przedziorka. Ale wystarczy, że zastosujecie raz oprysk jakimkolwiek akarycydem, czyli środkiem roztoczobójczym, to wybijecie też dobroczynka. Czyli jak go raz zaplikujecie do szklarni, on sobie da radę, bo on jeżeli nie będzie przędziorka, to odżywia się pyłkiem roślin i jakimiś tam innymi małymi robaczkami. Nie? Hormonizacja kwiatów. Tutaj nie może stosować hormonizacji, bo dla niego są ważne nasiona. Natomiast kiedyś był taki środek, nadal możecie spotkać go, nazywa się Betoxon. I polegało to na tym, że mi już zabrali głos, mówią, że mam nie gadać. Raz? O, nie. Tak. No, patrzcie na szkło, mniejsze niż prezes, ale mam, nie? Słuchajcie, Betoxonem, jak u mnie była szklarnia zamknięta całkowicie, to jak opryskałem pomidory Betoxonem, to wyszły w ogóle bez pestek. Wtedy parzyłem, zbierałem skórkę, przecierałem przez sitko i nie było problemu. Przecier całkowity. Także Betoxon jest to hormon wzrostu, który wytwarza się w roślinie w momencie, kiedy dojdzie do kiełkowania łagiewki pyłkowej. Czyli po zapłodnieniu wytwarza się hormon w roślinie. Roślina dostała znak, że czas wytwarzać nasiona, że znaczy że wytwarzać owoc, tak? Bo nasiona się pojawią. Natomiast teraz ten Betoxon to nie jest już hormon wzrostu, tylko to są jakieś substancje ułatwiające zawiązywanie kwiatów. Natomiast jeżeli chodzi o to, co robić w szklarni, jeżeli mamy bezwieczną pogodę, słuchajcie, pobiegajcie, utrącajcie. Tu kopa w krzaka, tam kopa w krzaka. Ten pyłek, jeżeli jest, będzie za gorąco, to ten pyłek będzie i tak lepki, i tak zrzuci kwiatki i nie zawiąże. Natomiast jeżeli po prostu jest odpowiednia temperatura, to po prostu trącając te pomidory, chodząc między nimi, cokolwiek z nimi robiąc, ja nawet też, jak mam, no właśnie mam na balkonie, to po prostu podchodzę i go strzelę, tak? Tak, stryczek w nos, w ucho. Można koty wpuścić, nie pobiegają. Nawet prowadzę zwykłą operację pielęgnacyjną, tak. I tak ruszamy roślinami. Po prostu. Natomiast tu też był jeszcze temat poruszony szkodników glebowych, czyli tych białych larw. Słuchajcie, był na to kiedyś środek chemiczny, który się stosował przed założeniem plantacji, został wycofany. Pamiętaj, że Toxin N też został wycofany. Natomiast jest coś takiego jak wrotycz. Z wrotyczu robimy glonojówkę, podlewamy i wtedy zbieramy. Im to chyba śmierdzi i one wychodzą na wierzch. I po prostu podchodzimy, zbieramy. Niektóre psy to lubią, to pozbierają za nas. To ja bym chyba miał tyle do powiedzenia, jeżeli chodzi o pomidory. Mam jeszcze inne tematy do poruszenia. Ale to jeżeli macie jakieś pytania, czy do mnie, czy tutaj do Sławka, bo może wam dość mocno teraz namieszałem w głowie, bo tutaj ładnie poprowadził prezentację, wszystko ciekawe, przystępnie, przyszedł Chmielewski i zepsuł, nie? Także jeżeli macie naprawdę jakieś pytania, jest ten czas. Mieliśmy robić tą prelekcję też w internecie, natomiast no nie wyszło.
Myślę, że powtórzymy ją jeszcze. Już tak przygotujemy się jeszcze bardziej do tego. Sala konferencyjna, która jest na górze, mieści nam 11 osób. Tam jesteśmy gotowi na zrobienie streamu, ale wtedy by wyszło was tylko 11 osób, nie? Natomiast no nie wszyscy lubią takie... Aż tak kameralnie. Tak, aż tak kameralnie. Tak? Nie, bo tak to zawsze można pogadać. Przyjdzie tatusia, pomarudzi. Przyjdzie prezes, też coś powie. No. Także, o, i obiad już też już kiwa, że już chce na obiad, także to... W takim gronie jest dużo fajnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o to, że ja rozmawiałem ze Sławkiem, chociaż on nie wie pewnie, że to ja do niego pisałem na Facebooku, powiedział, że przygotuje o uprawie ogórka. Co? Tak, było. Jeszcze o tym nie wiem, czy no, także... Słuchajcie, tacy ludzie są nam potrzebni, to są praktycy, tak? Ja mam wiedzę teoretyczną, nie wszystko też uprawiam u siebie. Tacy ludzie są nam potrzebni. Tam z tyłu są takie małe karteczki, propozycje szkoleń. Napiszcie, co wam się nie podobało, bo to dla mnie też jest ważna opinia, nie? Tylko tam jest mniej na to, co wam się nie podobało, a na to, co byście chcieli, nie? Tak, jedna linijka. Bo słuchajcie, proponowanie szkolenia, na które nikt nie przyjdzie, jest całkowicie bez sensu, nie? Pomidor jest taką rośliną, gdzie znajdziemy zawsze odbiorcę. Każdy je pomidory, nie? Nie wiem, jakie jest spożycie na osobę pomidora, ale na pewno każdy chociaż raz w życiu zjadł pomidora, nie? Jak mu posmakował, to już chciał kolejnego i kolejnego. Wybieranie kolejnych szkoleń, które chcielibyśmy, żebyście byli na nich, które chcielibyście czegoś się dowiedzieć w danym kierunku, to nie ma problemu, tak? Tylko po prostu tematyka, zbieramy się, porozmawiamy. Jak nie tutaj, to u Sławka. Tak? Wtedy zamiast po częstówku kawa, herbata, paluszki będzie kawa, herbata, pomidory. Jak będzie źle gada, to można wrzucić tymi pomidorami, nie? No właśnie, także tematyka jak najbardziej. I jeszcze taki temat bym poruszył. Taki związany z warzywnictwem i związany z sadownictwem. Słuchajcie, jednostka krajowa organizuje konkursy. W tym roku było taki najładniejsza grządka warzywna, najładniejsza część sadownicza. Jeżeli ktoś z was uważa, że chciałby wziąć udział, nie mówię, że ma idealną grządkę, idealną część sadowniczą, ale chciałby wziąć udział, to ja pomogę się przygotować. Tylko wtedy zacznijmy już pracę na wiosnę, bo to jest tak, co ja z tego będę miał? No będę miał to z tego, że jak przyjadę do Warszawy, to prezes główny nie będzie na mnie krzyczał, albo jak nasz prezes przyjedzie, to prezes nie będzie krzyczał na prezesa, później prezes nie będzie krzyczał na mnie, nie? Także ja będę miał ciszę i spokój z tego powodu. Także to nie chodzi o to, że ja chcę, żeby ktoś się ze mną nagrodą dzielił czy czymkolwiek, tylko tak dla świętego spokoju. Natomiast fajnie jest to obserwować, widzieć, że kogoś mogłem zarazić pasją, nie? Pewnie tutaj też po dzisiejszym szkoleniu będzie część osób, która zrezygnuje z pomidora, bo skoro Sławek mówi, że papryka to jak rzucę, to będzie sama rosła, ale będzie część osób, która no, ma swoją ulubioną odmianę, ale spróbuje coś innego, nie? Także mówię, są konkursy, zgłaszajcie się, dajcie znać. Czasami ktoś po prostu się nie docenia, nie? Mamy jedną laureatkę, w tym roku z konkursu sadowniczego. Nie, ja tego nie mam dużo, ja nie chcę, mówię, ty, zgłoś się, nie? Bo będzie później źle, nie? No dobra, przyjechaliśmy, napisaliśmy. No i jest laureatką. Mamy też jedną panię z Węgorzewa, która ma bardzo ładną grządkę warzywniczą. To jest nowy dział kobiet, bo ona w zeszłym roku nabyła prawo do działki. Zajęła 3. miejsce, jak dobrze pamiętam. Także to, że wam to się nie podoba, bo wy uważacie, że nie ma szans, to dajcie nam to ocenić. To nic nie kosztuje, nie? Natomiast też i wyjazdy plenerowe, bo okej, tutaj się spotykamy, sala, Olsztyn, łatwo dojechać, chociaż nie z każdego miejsca. Nie dziś, dzisiaj jest ślisko i w ogóle. Ale tak jak mówię, możemy tutaj sobie, może będziemy mogli, bo nie mogę powiedzieć, że możemy, może będziemy mogli podjechać tutaj do Sławka, zobaczyć jak to wygląda w plenerze. Planujemy jeszcze pojechać na Winnicę, gdzie jest wiele odmian, to jest pod tym. Pod Bydgoszczą, tylko też po prostu trzeba pojechać i się spotkać. Mamy taką komisję do spraw oświaty i ekologii, której ostatnio debatowaliśmy i się okazało, że jeden z członków komisji ma koleżankę, która uprawia czosnek. I to taką starą odmianę, ona to nazwała nadwiślański.
podobny do czosnku słoniowego, także taki duży. No, trzeba pojechać, po prostu porozmawiać. Pamiętaj, że działkowców, jeżeli to nie jest duża plantacja, czyli wielohektarowe uprawy, gdzie tylko liczy się kasa, 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 to nas chętnie przyjmują. Dlaczego? Dlatego, że oni też chcą zdobywać od nas wiedzę. Tak? Bo jak Sławek pewnie nie pryskał nigdy mlekiem, a może teraz spróbuję, tak? Takie doświadczenia. Nie ma krowy, chociaż nie wiem, czy nie ma krowy. A może się okazać. No, także to tak. Jeszcze też i bardzo często jest pytanie o ogórek z pomidorem. Słuchajcie, oni w żaden sposób nie walczą ze sobą. Natomiast problem jest taki, że pomidor lubi suche powietrze, a ogórek lubi mokre powietrze. Ogórka możemy lać po liściach, nie ma problemu. Możemy go nawadniać i wieczorem, żeby podnieść wtedy tą wilgotność. Ale pomidor tego nie lubi i w tym jest właśnie problem. Po prostu interakcja jednej rośliny na drugą. Mówię, one nie walczą ze sobą jak bokserzy w klatce. Jedna nie zrobi nic drugiego źle, ale jedna będzie się czuła źle przy tej, a druga będzie się czuła źle przy tej. To tak jak Piotrek zabrał Anetę na ten, na sushi, a Aneta nie lubi. No Piotrek będzie się zajadał, a Aneta będzie tam siedziała smutna, że musi to jeść. Ale ja lubię. O, no to tak. Aneta będzie zadowolona. Ja nie mówię o tobie, mówię o drugiej Anecie. No, także... Pytania jeszcze? A ja mogę do panu dołączyć? Zapraszam, zapraszam. Ale rzeczywiście. Słuchajcie, to jest Ania. Ania była na moim stanowisku wcześniej. Także z Anią się znam od niedawna, bo może trzeci raz się widzieliśmy. Ania pracuje w stacji chemiczno-rolniczej. Tak, na ulicy Kołobrzeskiej 11, więc niedaleko.